taki creme de la creme, jak to mówił klasyk komentatorów piłkarskich, taka truskawka na torcie. Dziś tutaj na waszych oczach walczyć będą najsilniejsi w tym roku Polacy. Moi drodzy, ci, którzy podczas czterech mistrzostw, mieliśmy cały sierpień mistrzowski, najpierw te najważniejsze zawody, czyli Mistrzostwa Polski Open, gdzie poznaliśmy najsilniejszego Polaka. Później były Mistrzostwa Polski także silnych niedźwiedzi, ale ważących do 110 kg. Później mieliśmy Mistrzostwa Polski w par, przepiękne zawody w Białymstoku. No i niespełna dwa tygodnie temu poznaliśmy czwartego mistrza do kompletu w Mistrzostwach Polski Masters. To są takie mistrzostwa dla wielkich niedźwiedzi mających na PESEL-u już 40 lat i więcej. No i dzisiaj będziemy mieli reprezentantów z każdego z tych zawodów. Najczęściej będą to mistrzowie, chociaż są też kontuzje, czasem będą rotacje, ale będą to zdecydowanie najsilniejsi ludzie w tym kraju. Anno Domini 2021. Oczywiście wielkie dźwiganie wraca do Augustowa. To tutaj przecież bywały Mistrzostwa Polski Open, to tutaj bywały Puchary Europy, mistrzostwa do 105 kg. I znów mamy nadzieję, pięknie, gościnnie, także wśród kibiców, więc liczymy na was. Będziecie nam potrzebni, zwłaszcza że jest też relacja Real Farm. Zresztą tych relacji będzie dziś więcej na żywo i relacje, które później zobaczycie w internetach, więc mam nadzieję, że będzie ogień jak zawsze w Augustowie, także na trybunach. I od teraz o to was bardzo solidnie proszę. Nie byłoby nas oczywiście, gdyby nie po gospodarsku. Jak zwykle zadbali o to, aby atmosfery w tę piękną sobotnią popołudniową moc nie brakowało. Miasto Augustów z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, Centrum Sportu i Rekreacji, z panem dyrektorem Pawłem Głowackim, a także Agencja Harlem, no i oczywiście augustowskie placówki kultury. Przyjaciół, sponsorów, dzisiaj mnóstwo, będziemy im dziękować, bo dzięki nim także, podobnie jak dzięki organizatorom, możemy dziś gościć prawdziwy finał zmagań siłaczy, zmagań Strongman w roku i sezonie 2021. Szykujemy ręce, bo za moment poznamy bohaterów dzisiejszego widowiska. Sześć nadludzkich konkurencji, setki kilogramów wielkiego żelastwa, wręcz tony na pierwszy bój, a ich dokładnie siedmiu. Konkurencji sześć, w każdej za zwycięstwo. Siedem punktów za miejsce drugie, sześć za trzecie, pięć i tak dalej. Który na końcu tych punktów zbierze, na skrobie wywalczy najwięcej, dziś w Augustowie zostanie prawdziwym szefem sezonu 2021. Pierwszy z nich reprezentować będzie pod nieobecność, kontuzję, mistrza Polski Masters, czyli tych zawodników od 40 w górę. Walczył z tym mistrzem bardzo dzielnie. To mistrzostwa sprzed dwóch tygodni z Kujaw. Zabrakło tam kilku punktów. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich strongmanów, jak sam policzył ostatnio, dziś w Augustowie wystartuje, uwaga, bagatela, podczas 255 zawodów. Przed państwem wicemistrz Polski Masters, reprezentant Lublina, Józef Tomaszewski. Przywitajcie brawami, ale dużo oklaski Augustów. 41 lat, najstarszy w tej stawce, ale stalowy Józek nie odpuszcza. Witamy cię. A więc także przez lata Puchary Polski, finały Mistrzostw Polski, zrobił też fantastyczną formę na tegoroczne Mistrzostwa Masters. Tam był drugi, chociaż prowadził po pierwszych konkurencjach. I dziś będzie bronił honoru niedźwiadków z PESEL-em 40+. No i zapraszamy, moi drodzy, kolejny z zawodników. To facet, który właśnie pod nieobecność mistrza Polski Masters pokazał się fajnie na Mistrzostwach Polski par i będzie zastępował dzisiaj naszego Artura Patyka, wojownik z Olsztyna. Tak jak mówiłem, reprezentant Warmii i Mazur na Mistrzostwa Polski sprzed dwóch tygodni z Białego Stoku, a później jeszcze udało się zdobyć wicemistrzostwo Polski w przeciąganiu liny. Reprezentant Olsztyna przed państwem Paweł Piskosz! Wielkie brawa, witamy! A
więc mamy Lubelszczyznę, mamy reprezentanta Warmii, można powiedzieć Warmii i Mazur. To czas najwyższy, aby powitać potężnego Kaszuba. Facet, który także już kilkanaście lat walczy w czołówce polskiego, europejskiego, światowego strongmana. Tegoroczne Mistrzostwa Polski nie poszły po jego myśli do końca, tam piąty na tych mistrzostwach, ale później odkuł to sobie na Mistrzostwach Polski Par, gdzie z Tomkiem Lademanem dla Kaszub zdobył brązowy medal. Wcześniej zwycięstwa na prestiżowych zawodach Arnolda Schwarzeneggera, dalekim RPA, także finał na zawodach Arnolda w Stanach Zjednoczonych. Wiele zwycięstw Pucharu Polski, Pucharu Narodów, Pucharu Europy przed wami. 190 cm wzrostu, prawie 140 kg kaszubskiej wagi. Kaszubski wojownik, witamy! Pan Maciej Hirsch! A więc Kaszub kontra potężny warmianin, kontra reprezentant Lubelszczyzny, no to do tej czwórki. Brakuje nam już reprezentanta Podlasia. Facet, który no, w tym roku ma już dwa piękne tytuły, bo najpierw został mistrzem Polski do 110 kg. Dziś waży kilka kilogramów więcej, ale to w tym roku jego największy sukces. Później na swojej ziemi, w Białymstoku, przed trzema tygodniami zdobył tytuł wicemistrza Polski par, ale jego kategoria taka, moi drodzy, prestiżowa jak dla tego wojownika z Białegostoku, to 105 kg. Tam jest dwukrotnym mistrzem Europy, mistrzem Polski, drużynowym mistrzem świata. Przed państwem reprezentant Białegostoku. Przywitajcie go brawami. Marek Czajkowski, wielkie brawa. Aktualny mistrz Polski do 110, aktualny wicemistrz Polski par Open. Nieco lżejszy od tych największych wojowników, ale petarda i power, jaką ma Marek, pozwoli mu z pewnością dziś w tym najważniejszym pojedynku podsumowującym sezon, myślę, powalczyć o medal. Ale rywali będzie miał godnych, bo pierwszy z nich, który za chwilę tutaj zaprezentuje się państwu, to facet, który na tych najważniejszych mistrzostwach Polski, chociaż każdy oczywiście mają swoją miarę, ale tych Open, gdzie wystartowali wszyscy zawodnicy bez względu na wagę, stanął na trzecim stopniu podium. Największy życiowy sukces. Rok temu szósty, dziś i w tym roku trzeci najsilniejszy Polak. Reprezentant Raszówki koło Lubina przed państwem Kuba Szczechowski. Augustu, duże brawa, duże oklaski, tak jest. Budzimy się pięknie, trybuny. Za chwilę też oczywiście będą prezenty, nagrody dla tych, którzy najgłośniej dopingują. Będą nagrody dla tych, którzy będą z nami się tu bawili pięknie, także na środku placu boju. No to mamy pięciu wojowników, została nam jeszcze dwójka. Najpierw trzeba poznać faceta, który od pierwszego weekendu sierpnia nosi miano najsilniejszego Polaka, bo to on wygrał te mistrzostwa, o których mówię, najważniejsze, czyli Mistrzostwa Polski Open. Dwa tygodnie później wraz z partnerem Mariuszem Dorawą dla Pomorza wygrał Mistrzostwa Polski Par. Rok temu był objawieniem polskiego strongmana, był trzeci, ale ten sezon na razie do tego faceta dwukrotne złoto, czy dziś dołoży do tej złotej trójcy trzecie zwycięstwo. Byłoby to piękne zwieńczenie tego sezonu. Reprezentant świecia, przed wami mistrz Polski strongman Oskar Żółkowski. 1,93 m, prawie 4 cm wzrostu, prawie 150 kg wagi. Tegoroczne Mistrzostwa Polski rozegrał po swojemu, wygrał 5 pierwszych konkurencji na 6, później jedyną przegrał z Tomkiem Lademanem, ale zdecydowanie zdetronizował tegoroczne zawody w parach. Także fenomenalny start, ale moi drodzy, jeszcze będziemy mieli dzisiaj siódmego wojownika, któremu jesteśmy przekonani, będziecie pomagali najgoręcej, bo to facet, który przez wiele sezonów reprezentuje Podlasie, reprezentuje dokładnie Augustów na najważniejszych zawodach w kraju, najważniejszych zawodach na świecie, głównie do 105 kg, bo to jego naturalna waga. Dziś 10 kg więcej. Tegoroczny i ubiegłoroczny finalista Mistrzostw Polski Open, wicemistrz świata w Stanach Zjednoczonych na zawodach Arnolda do 105 kg, drużynowy mistrz świata.
do 105 kg. Rozmawiałem przed chwilą, mówi, jeżeli dobrze by się rozpędzić, to w 3 minuty z domu doszedłby na plac boju. Przed wami wasz człowiek, reprezentant Augustowa, Konrad Paszkiewicz. Wielkie brawa, witamy. A więc Konrad, tak jak mówiłem, w tym roku finał Mistrzostw Polski, dziś jeszcze większy, jeszcze potężniejszy. Myślę, że pięknie przygotował się także na te zawody u siebie, także będzie liczył na państwa pomoc. A teraz już nikt nie śpi w Augustowie. Witamy 7 bohaterów tego popołudnia, 7 kandydatów do zwycięstwa finałów. Duże brawa, witamy bardzo serdecznie całą 7. Ale moi drodzy, dzisiaj mówiłem, że i wśród sędziów będą ikony polskiego strongmana. Dziś będzie i z gwizdkiem, i będzie doświadczeniem się dzielił, i pewnie i z mikrofonem troszeczkę go podpytamy o każdą konkurencję. Facet, który przez kilkanaście lat z biało-czerwonym orłem na piersi przywoził finały Mistrzostw Świata, był 6. najsilniejszym facetem na świecie. Dwukrotnie zdobywał prestiżowe zawody, całe serie Champions League. To tak jakby zdobył 2 razy piłkarską Champions League. Były mistrz Polski, multimedalista, znany wam także dobrze z gadającej głowy w Google Box. Dziś połowa tego wojownika, jeżeli chodzi o rozmiary, ale cały czas charakter wojownika. Przed wami popularny kaczor, Krzysztof Radzikowski. Wielkie brawa. Witamy kaczora w Augustowie. Jak wiecie, już dzisiaj rekreacja. Przygotowuje się do walk mieszanek sztuk walki. Od kilku tygodni szczęśliwy tatuś mówi, że priorytety trochę się zmieniły. Strongman na razie i chyba już tylko w roli właśnie eksperta. Tutaj dziś relacjonuje także zawody dla Real Farm i będzie nam także w tej czwórce sędziowskiej pomagał. A w tej czwórce sędziowskiej także jeden z tych, który pomaga nam tutaj pięknie na miejscu, bo jest także waszym miejscowym reprezentantem, organizować wiele kwestii. Dziś także będzie dbał każdy centymetr, każdy kilogram i będzie zamieniał to na punkty. Przed wami Krzysztof Dytkowski. Wielkie brawa. Witamy Krzysia. Także przyjaciel polskiego strongmana. Także pojawia się na wielu zawodach, ale tu u siebie w Augustowie będzie także w roli rozjemcy. No i moi drodzy, my mówiliśmy o tej tradycji w Augustowie wielkiego dźwigania. Ona związana oczywiście z miastem Augustów, ale przede wszystkim także z Federacją Harlem. Dziś sędzią tego pojedynku finałowego szef Polskiej Federacji Strongman Harlem, Piotr Kwiatek-Kwiatkowski. Wielkie brawa, witamy. Kwiatek wraca na Augustowa, proszę bardzo. A i co do tego z wielkim finałem, grande finale, w którym sędzią będzie facet, gdyby nie kontuzja sprzed 3 tygodni, dziś tutaj walczyłby pewnie o zwycięstwo. Dziś tutaj walczyłby jako brązowy medalista tegorocznych Mistrzostw Polski do 110 kg. Wcześniej w tak zwanej 105 był mistrzem świata drużynowym, dwukrotnym mistrzem Europy, mistrzem Polski, tytułów mnóstwo. 3 tygodnie temu pojechał na Mistrzostwa Świata na Ukrainę, Mistrzostwa Świata do 110 kg. Tam zdobył brązowy medal dla Polski, ale okupił to kontuzją. No i dzisiaj w roli sędziego głównego, także reprezentant Sztabina i Augustowa. Przed wami multimedalista Krzysiu Łaniewski. Wielkie brawa, witamy Grigori. Już niestety nie mógł powalczyć na Mistrzostwach Polski par z Markiem Czajkowskim. Byłaby to mega petarda. Myślę, że powalczyliby wtedy o złoto. Marek tutaj dowiózł srebro, no ale kontuzja nie wybiera i dzisiaj Grzesiu będzie jako ten sprawiedliwy. Ale moi drodzy, nie byłoby nas także i wielkie ukłony, gdyby nie przyjaciele, tak już wspominałem, między innymi dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Duże brawa, pan Paweł Głowacki także jest na trybunach, także będzie kibicował i także mocno tu ze strony organizatorskiej Urzędu Miasta w Augustowie. Duże ukłony dla pana Michała Kotarskiego. Witamy bardzo serdecznie także na trybunach, ale za chwilę o odpalenie zawodów poprosimy skarbnika miasta, pan Sławomir Sieczkowski. Wielkie brawa, witamy bardzo serdecznie, zapraszamy panie skarbniku. Będziemy jeszcze, zanim Piotr, będziemy mieli podziękowania. Tak, najpierw się przywitajmy oczywiście z bohaterami dzisiejszych zawodów.
Pan burmistrz, wiem, że w delegacji poprosimy muzyczkę delikatnie w dół. Poprosimy tutaj do nas pana skarbnika, na ręce pana skarbnika chcielibyśmy, Federacja Strongman Haarlem pragnie gorąco podziękować panu burmistrzowi Mirosławowi Karolczukowi, przepraszam, zaangażowanie, zainteresowanie, wsparcie, rozwój Strongmana, na ręce wszystkich pracowników także urzędu. Duże brawa, dziękujemy po gospodarsku miastu Augustów, że wracają potężne zawody do Augustowa. Zapraszamy też pana dyrektora, pana Pawła Głowackiego. Mamy tu też podziękowania od Federacji Haarlem Centrum. Jeżeli jest tutaj, gdzieś się przewijał nam Centrum Sportu Rekreacji i Rekreacji Augustów. Jeśli jest pan Paweł, Łukasz, mamy gdzieś tutaj pana dyrektora. Przed chwilą biegał w prawo, w lewo. No to będzie okazja. Łukasz, odbierzesz w imieniu dyrektora. Duże brawa dla całego centrum. Duże oklaski także na ręce Łukasza. A jeśli pan dyrektor gdzieś do nas dotrze, to zapraszamy. No i moi drodzy, dla Krzysia Dytkowskiego, także Krzysiu, chodź tutaj do nas, mówiłem dzisiaj, duże brawa w roli sędziego, ale też zostawił tu kawał czasu, zdrowia, aby do Augustowa wpadły, no najważniejsze to oczywiście Mistrzostwa Polski, ale myślę, to podsumowanie tegorocznego sezonu i spotkanie prawdziwych mistrzów jest także pięknym rarytasem. Panie skarbniku, oddaję mikrofon i odpalmy ten finał. Najlepsi z najlepszych, mistrzowie z wielkich dżentelmenów, wielkich mistrzów przed państwem. Narodowy Tydzień Sportu z pięknym akcentem, z mocnym akcentem w Augustowie. Najsilniejsi z najsilniejszych. Cieszymy się staraniem miasta Augustów, osobistym staraniem burmistrza Mirosława Karolczuka. Do Augustowa, do królewskiego miasta wracają strongmeni. Mamy nadzieję, że na stałe. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie uczestników dzisiejszych zawodów. Witam sędziów, witam organizatorów, ale przede wszystkim w sposób bardzo serdeczny i szczególny witam wyjątkową augustowską publiczność, witam mieszkańców Augustowa. Jesteście wspaniali. Wszystkiego dobrego. Żeby nie przedłużać, szanowni państwo, w imieniu burmistrza miasta Augustowa, Mirosława Karolczuka, dzisiejsze zawody, najlepsi z najlepszych, Haarlem Classic, uważam za otwarte. No i pięknie. I zapraszamy jeszcze do wspólnego zdjęcia. Chodźcie tak bliżej, drodzy państwo. No i odpalimy, słuchajcie, za moment te najważniejsze zawody wrześniowe. Podsumowanie tegorocznego sezonu. Prawdziwi mistrzowie, powitajcie brawami z organizatorami, dzięki przyjaciołom, sponsorom, o których oczywiście będziemy także dzisiaj wielokrotnie wspominać. Witamy kibiców Augustowej. Ja na was liczę tu podwójnie, bo będziecie taką moją prawą i lewą ręką, abyśmy stworzyli tu piękną atmosferę. Będą, tak jak mówiłem, relacje na żywo, ale będzie też duża relacja Real Farm. To wszystko pójdzie pięknie w internety, więc uwaga, teraz na 3-4 wszystkie augustowskie kibicowskie, piękne prawe i lewe kończyny w górę. Duże brawa, witamy Augustów! O tak! Niech będzie taka petarda podczas całej zadymy. Oto muzycznie powitajcie brawami. Siedzi trochę w rogu, ale będzie dawał czadu. Daj trochę muzyki. DJ Jasiu, powitajcie go brawami. A ja nazywam się Piotr Woltman. Witam i stwórzmy dzisiaj najpiękniejszy finał, jaki mógł się w tym kraju wydarzyć. To dziś Augustów, to dziś królewskie powitanie i królewskie zawody. To dziś tutaj jest centrum i stolica wielkich niedźwiadków, wielkiego dźwigania i wielkiej mocy. Najpierw złapiemy się za prawie 10 ton i powędrujemy z 7 mistrzami najważniejszych tegorocznych imprez. Wracamy za 1,5 minuty, koniec uśmiechów, już tylko walka pod, kto wie, czy i krew się nie poleje i łzy, ale o tym i o szczegółach kolejności startu pierwszej konkurencji za 90 sekund. DJ Jachu, lecimy! We'll be right back.
rozpocznie. Te uśmiechy to były dobre, moi drodzy, na foty, na Instagrama i inne TikToki, a tutaj będzie pojedynek prawdziwych wojowników, prawdziwych facetów. Ci, którzy byli na którychkolwiek z tych mistrzostw, o których mówiłem, widzieli, że tam walczą do końca. Są i kontuzje, są, leje się często i krew, choćby jak na mistrzostwach do 110 kg. I na dobry początek organizatorzy nie dają chwili wytchnienia. Od razu panowie będą mieli na plecach prawie 10 ton. Jest z nami Cantrans, jest z nami Euroland, także przyjaciele, sponsorzy. Nie tylko tej konkurencji, ale całych dzisiejszych zawodów, i to oni zadbają, aby ta 10-tonówka ważyła tyle, ile trzeba. 20 metrów każdy zawodnik będzie musiał przeciągnąć tego ogromnego tira w jak najkrótszym czasie. Ten, kto zrobi to najszybciej, prosta zasada, zdobywa komplet 7 punktów. Kolejność startu z losowania, uwaga, Ziółkowski, a więc mistrz Polski na początek, potem Tomaszewski, mistrz Polski Masters, dalej Hirsch, Szczechowski, Paszkiewicz, wasz wojownik, Czajkowski, reprezentant Białegostoku, a później olsztyński Fiskorz. Zawodników prosimy, aby w tej kolejności byli gotowi do swojego startu, a więc Ziółkowski, ale w gotowości już Józek Tomaszewski. Machnij ręką, ile... A więc, moi drodzy, no i na pewno w tej konkurencji będzie, muzyczka trochę w dół, będzie na pewno prolongatą waga zawodników, oczywiście siła, technika, przygotowanie obuwia, wszystko się tutaj liczy, ale kilogramy będą grały rolę. A ten facet, którego widzicie, jest dziś największym olbrzymem, prawie 150 kg wagi, prawie 1,95 m i dwa najważniejsze tytuły w tym kraju w tym roku. Mistrz Polski indywidualny i mistrz Polski w parach kolejno z Inowrocławia i z Białegostoku, bo tam w tym roku w kategorii Open odbywały się mistrzostwa Polski. Przywitajcie go tutaj wielkimi brawami. Najsilniejszy Polak, Oskar Ziółkowski. Duże brawa, Augustów. Słuchajcie, będę potrzebował teraz tak, od gwizdka, kiedy pójdzie gwizdek, muza pójdzie w górę, cały czas petarda. Pomagamy zawodnicy, kiedy odcina ich już od mocy, kiedy tracą energię. Ten hałas, ten doping, uwierzcie, pozwoli zrobić krok dalej, dwie sekundy szybciej, pozwoli się nie poddać, więc liczymy tutaj na kibiców i za chwilę z organizatorami także przyniesiemy prezenty dla tych, którzy po prostu kibicują i dopingują dziś najgłośniej. Zwłaszcza, oczywiście wszyscy, ale ten sektor, który jest w pobliżu zawodników, proszę was o gorący doping. No są już, widzę, nawet transparenty Kondzia Paszkiewicza, za chwilę o tym opowiemy, ale jest w gotowości. On wie, że pierwszy zawodnik nie ma łatwo, bo rywale będą znali jego czas, mają wtedy jakąś przewagę psychologiczną. Chociaż dzisiaj Krzysiu Radzikowski mówi: stary, pójdziesz pierwszy, będziesz miał dłużej odpoczynku do drugiej konkurencji, ale nie oszukujmy, zawsze gdzieś znajomość wyniku rywala i też znajomość powierzchni, nie każda jest identyczna do przeciągania tira, wiele daje. No to losowanie nie do końca chyba szczęśliwe dla mistrza Polski, ale kto miałby to wygrać, jak nie w Inowrocławiu, na mistrzostwach ciągnęli wielką koparę, tam wygrał. Jak będzie dzisiaj? Delikatnie już muzyczkę sączymy. No to szykujemy ręce, nie podpieramy się, wyciągamy łapki z kieszeni. Piękny, sobotni piknik i uwaga, no jeszcze chwila, jeszcze, ale przyszykujcie już ręce. Jak pójdzie muza w górę, jak pójdzie gwizdek Grzesia Łaniewskiego, sędziego głównego, to później już nie ma ziewania. A nie, gwizdać będzie Krzysiu Radzikowski. Grzesiu będzie tutaj odmierzał sekundy. Pewnie różnice będą w setnych sekundach. Uwaga, 10 ton kontra Oskar Ziółkowski, pomóżcie! Facet ma na imię Oskar. Lecimy z tym. Oskar! Będą mocno wypompowani. No a teraz nasz weteran, można powiedzieć, polskiego strongmana. 41 wiosen, chociaż nie wypominamy, bo w tym roku pięknie był przygotowany na mistrzostwach Polski Masters. Był wicemistrzem Polski. 255 start. Są zawodnicy, którzy uwielbiają hałas, doping, i to jest facet, który kocha, jak jest gorąco na trybunach, więc nie dajcie się namawiać. Tamten sektor tak i ten mały również. Wyciągnijcie ręce i na gwizdek. Zobaczcie, jest gotów.
Karlowy Józef, tak na niego wołają na Lubelszczyźnie. Józef Tomaszewski, Lublin, wicemistrz Polski, Masters, czyli powyżej 40 roku życia, ruszył! Pomóżcie ją skroić! Jeszcze trochę, pięknie, o to chodziło, Augustu. I tamte sektory także. Ekstra, jesteście najlepsi, a Józef idzie w swojej przygodzie. Zobaczcie, jaka tytaniczna walka, każdy krok. Kosztuje los, kosztuje wiele kulów. Może 4 metry do wyjaśnienia. I uwaga, teraz łapy, łapy, łapy! I jest na mecie. Jest na mecie, może nie będzie to wynik na miejsce pierwsze, ale z pewnością duże zasługi, tak jak mówiliśmy. 31.05. Dobry wynik, duże brawa dla stalowego Józka. A więc tylko 6 sekund z małym wąsem dłużej od mistrza Polski. Open. Dzieli ich jakieś 17 lat różnicy. Dzieli ich jakieś 230 startów. Ale podziękujcie brawami. Duże brawa. Józef Tomaszewski. Szacun za dobrą formę. Pod nieobecność mistrza Polski Artura Patyka, mistrza Polski Masters dzisiaj reprezentuje. Żona zadowolona, uśmiechnięta i pięknie. Trzyma kciuki od zawsze. Zresztą w Lublinie zawsze byli silni, waleczni faceci. Józef mówi, że ostał się jako jedyny z tej lublińskiej stajni wielkich wojowników. No i w tym roku pokazał, że jest moc. No i zapraszamy teraz już bez ziewania. Trzeci zawodnik z losowania. Tak jak mówiłem, no nie były to jego wyśnione tegoroczne mistrzostwa Polski. Przyjechał, nie da się oszukać, po medale. Ostatecznie był piąty, potem nieco odrobił straty w Białymstoku na mistrzostwach Polski par. Był trzeci, reprezentant Kaszub, Maciej Hirsch. Przywitajcie go brawami. Witamy olbrzyma z Kartus. A więc po kaszepsku, z mocą, po gwizdku w Augustowej na Podlasiu pomagamy. Łapie w... Dawaj, Jaku, dawaj. A Maciej Hirsch rozpoczął walkę. I jeszcze, jeszcze ten sektor. Tutaj tyły także. Myślę, że to będzie wynik gdzieś pomiędzy chyba Oskarem a Józkiem. Poprosimy chłopaków. Krzysiu, chodź tutaj z wynikiem. Albo Krzysiu. Tak jest, nie pomyliłem się. 27.85. Podziękujcie brawami. Kartuzy, Maciej Hirsch. Jeszcze wymienili się tutaj. Wymienili się tutaj jeszcze uwagami z brązowym medalistą mistrzostw Polski tegorocznym rok temu. Szóste miejsce w finale było jego życiówką, wtedy szczęśliwym maksymalnie, bo 2 lata przerwy z powodu kontuzji, ale w tym roku, jak przygotował formę, to nie mamy pytań. Przed państwem trzeci najsilniejszy Polak, Kuba Szczechowski, Raszówka pod Lubinem. A więc był reprezentant Lubina, a teraz spod Lubina. I uwaga dla DJ-a. Kuba lubi, jak jest bardzo głośno, a więc petarda po gwizdku muzyczna. I państwa też proszę, to także jest ten zawodnik, którego hałas po prostu tutaj podwójnie motywuje. Jest żona, tutaj będzie dopingowała, już wszystko rejestruje. Są relacje, mówię na żywo. I ruszamy, muza w górę, Kuba Szczechowski, brązowy medalista mistrzostw Polski Open w Augustowie. Augustów. Przywitać reprezentanta Podlasia, reprezentanta Augustowa, reprezentanta Centrum Królewskiego Miasta. Przed państwem Konrado Paszkiewicz! Duże brawo! No to...
To panowie, panie skarbniku, panie dyrektorze, kciuki potrójne teraz. Ej, wszyscy mieszkańcy Augustowa Podlasia. Chłopak do tej pory przywoził na Podlasie piękne medale. Był drużynowym mistrzem świata do 105 kg. Był facetem, który przywoził finały mistrzostw Polski, ale dzisiaj na swojej ziemi ma nietęgich rywali. Ej, nie będzie łatwe. Potrzebuje pomocy, ruszył, głośno! Augustów, trzeba to nakręcić, bo jest jednym z najlżejszych w stawce. Na plecach ma 10 ton. Paszko na mecie, tam miałem wrażenie, że to ostatnie 5 metrów trochę zwolnił. A szkoda, bo byłaby, myślę, czołówka, ale i tak będzie niezły czas. Jest czwarty. 30 sekund z malutkim wąsem. Brawa dla reprezentanta Augustowa. Oczywiście ci, którzy nie oglądają siłaczy, no musicie mieć też świadomość, że naturalna konkurencja Konrada do tej pory w karierze to była ta do 105 kg. Dziś jest open, więc te ciężary są zdecydowanie większe. O, sam Konrad waży już 10 kg więcej. No ale tak jak już mówiliśmy, do tej pory te największe sukcesy w popularnej stopiące. I mamy tutaj takiego dżentelmena, który właśnie i w stopiące, i w 110, bo to jest taka bardzo bliźniacza kategoria, ma przez ostatnie 3 lata fenomenalne sukcesy, długo wymienię, czy na pewno 2 razy Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Polski do 105, Mistrzostwo Polski do 110 sprzed 3 tygodni, 5. zawodnik Mistrzostw Świata w tym roku, drużynowy Mistrz Świata do 105 kg. Też można powiedzieć, że facet od was, reprezentant Podlasia z Białego Stoku, Marek Czajkowski, wielkie brawa, a także wicemistrz Polski Par Open z tego roku. Musiał zbudować siłownię, żeby pomieścić puchary i medale, którą otworzył tydzień temu w Białymstoku, ale teraz skupmy się na starcie. Jeden z faworytów dziś do medali, uwaga! Ruszył! Muza w górę! Pomóżcie po klasie, wasz człowiek! Głośno, 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 głośno! Czajkowski idzie po pierwsze ważne puchary. Ziółkowski niepokonany. Tu chyba też nie będzie aż tak dobrego czasu. 28,73. Duże brawa, Marek Czajkowski gdzieś w środku stawki na razie. Ale to mówię o Paszkiewiczu, że jeden z najlżejszych, no to na pewno najlżejszy w stawce 115 kg Marek Czajkowski, a przypomnę, dla porządku. Maciek Hirsch prawie 140, prawie 150 kg, Oskar Ziółkowski, Kuba Szczechowski też takie 135 plus, a więc już przy tirze i Marek i Konrad tracą te 20-25 kg, to dużo daje. No i teraz, moi drodzy, ten, który w tym roku pojawił się na najważniejszych imprezach, więc debiutant tegoroczny na mistrzowskich zawodach Mistrzostwa Polski Par. Tam z kolegą z Warmii i Mazur zajęli 6. miejsce. Dziś wskoczył do tego pojedynku gigantów zakontuzjowanego Artura Patyka. No i mamy nadzieję, że olsztynianin, warmianin pokaże kawał mocy, ale trzeba będzie mu z pewnością pomóc. Na pewno najmniej doświadczony w stawce, trudniej ocenić jego szansę, ale ma publiczność po swojej stronie. Paweł Piskosz, szykujmy ręce. Reprezentant Olsztyna, uwaga, ruszył. Radzik dał sygnał. Augustów, mamy my rytm, napijmy dużą moc trybun do tego. Lecimy, lecimy, lecimy. A Piskosz wrzucił 4., 5. Chyba
chyba za szybko, od 15 metra już zaczęły się problemy z tą liną, ale i tak będzie dobrze. Myślę, że pierwsza trójka. Bo to też jeden z lżejszych zawodników, najmniej na pewno mówiłem doświadczony, jeżeli chodzi o poważne zawody. W tym roku po raz pierwszy bardzo istotne dźwiganie u niego to były Mistrzostwa Polski par 3 tygodnie temu w Białymstoku, 2 tygodnie temu. Paweł Piskorz, duże brawa, prowadzi. No i teraz będziemy musieli to przeliczyć, bo mamy całą 7. No tak, czyli nie prowadzi, a jest, tak, można już powiedzieć. Paweł, gdzie jesteś? Chodź tutaj, pokaż się na sekundę, zanim wywiad. Moi drodzy, konkurencję numer 1, pojedynku gigantów, najlepszy z najlepszych, wygrywa Olsztynianin, 7 punktów, Paweł Piskorz, duże brawo. Zostawimy Pawła na wywiad z Radzikiem, więc muzyczkę delikatnie, dajmy górę, ale nie tak głośno, więc my też zamilkniemy za chwilę. Punktacja po pierwszym boju w pojedynku augustowskim. Najlepsi z najlepszych. To pokazuje, że słuchajcie, będzie pięknie, no bo przecież faworyci muszą gonić, a to zawsze dodaje smaczku sportowym emocjom. Oczywiście jest tak, że apetyty tutaj na medale, na zwycięstwo ma przecież kilku zawodników. Każdy czuje się silny, każdy przecież przyjechał z medalem Mistrzostw Polski. No ale dokładna kolejność wygląda po pierwszej konkurencji następująca. Miejsce 7, 1 punkt. Józek Tomaszewski, 2 punkty, ale mam nadzieję, że z waszą pomocą będzie, jestem przekonany, będzie gonił czołówkę. Paszko, miejsce 5, też tutaj niespodzianka, Marek Czajkowski, tylko 3 punkty, więc Marek też będzie musiał wyłączyć swój słynny 5. bieg. W środku stawki Kaszów, Maciej Hirsch i pierwsza trójka, tak jak na Mistrzostwach Polski. Szczechowski 3, tyle że na miejscu 2 mistrz Polski Oskar Ziółkowski, 6 punktów, a lider wspomniany Paweł Piskorz, sensacja dziś na rynku. W Augustowie, na rynku Zygmunta Augusta, oddajemy tutaj sędziom kajet, a konkurencja numer 2 to będzie bój park-park. To będzie nie tylko ciekawa właśnie ze względu na tę niespodziankę, ale ze względu na to, że zawodnicy, którzy są najbliżej punktowo siebie, a więc bezpośrednio walczą, nie wiem, o lokatę 5., 3., 1., będą prezentowali się państwu park-park w bardzo trudnym pojedynku. Raz jeszcze podziękowania dla przyjaciół, sponsorów pierwszej konkurencji Euroland. Białostocka 11, podziękowania także dla firmy Camtrans, Kamil Świątkowski, ale są z nami przyjaciele z Kupydła Milanowscy, którzy będą sponsorem także boju numer 2. Jest z nami Dieta od Broguła, jest z nami Real Farm. Właśnie, mówiłem, że tam, gdzie będzie najgłośniej, ci, którzy najwytrwalej będą dopingować podczas całych zawodów, mamy odżywki, mamy nagrody od Real Farm, będziemy wam je rozdawać. Jest z nami także firma Romanowski, materiały budowlane, jest Smart Liner, jest sklep odzieżowy Ego. Ukłony, podziękowania, zakład kamieniarski Modzelewski, pizzeria Margherita, która dziś nakarmi, napoi zawodników po zawodach. A o dobry sen zadba także Zajazd Viva, więc też tutaj ukłony. A przyjacielem, sponsorem boju numer 2, Skup Bydła Milanowski, moi drodzy, spacer Bushmana, czyli popularny jog. Z pewnością, kto oglądał kiedyś zawody siłaczy i pamięta taką wielką konstrukcję? Ręka w górę, kto był kiedyś świadkiem? Tutaj panowie, dzieciaki też, ale moi drodzy, dzisiaj na augustowskim rynku ten popularny jog i spacer Bushmana będzie dociążony prawie ciężarem, prawie 400 kg, więc prawie 0,5 tony za chwilę, mimo że są zmęczeni po tym tirze, w ogóle zmęczeni, przecież to finał sezonu, więc mają za sobą duże starty w sierpniu, najważniejsze imprezy. Za chwilę będą musieli wziąć 0,5 tony na plecy prawie i uwaga, przejść nie jak zwykle, przeważnie 20 metrów, ale poprosimy muzyczkę trochę w dół, ale po 20 metrze będą musieli zmienić kierunek jazdy, znów nie wiem jakim cudem podnieść te prawie 0,5 tony i wrócić na linię startu, i tam dopiero jest meta. Wtedy dopiero czas stop. Zawodnicy, którzy zrobią to najszybciej, wygrywają tę konkurencję, więc trzeba wygrać w parze, ale przede wszystkim trzeba wygrać korespondencyjnie
z pozostałymi zawodnikami. W związku z tym, że mamy nieparzystą liczbę, pierwszy zawodnik będzie startował samotnie, więc tu prośba do Państwa, nie ma rywala, na pewno będzie miał trudniej, więc zróbmy tu mu wielką wrzawę, a następne pary, gdzie tutaj, kto ma rozpiskę, słuchajcie, następne pary, Krzysiu chyba, nie masz, Radzik, masz rozpiskę? Krzysiu Dytkowski będzie miał rozpiskę, więc uwaga, pary Obrzyuska wyglądają następująco. Paszko poleci z Czajkowskim, a więc giganci 105 razem. Potem Hirsch z Czechowskim, to będzie chyba rewanż za Mistrzostwa Polski Open. A potem Oskar Siłkowski kontra nasz debiutant Piskosz. No tu Mistrz Polski będzie chciał ustrzeć nosa liderowi, a więc... Drodzy Państwo, kibice, oczywiście tak jak mówiłem, ten sektor jest najbliżej, ale pięknie pomagaliście także wszyscy. Zawsze DJ Janek podrzuci Wam coś do rytmu i na razie jest przepięknie także na trybunach. Prawdziwa mistrzowska Polska, mistrzowska forma. Zapraszamy, Józek Tomaszewski, wicemistrz Polski Masters. Zapraszamy, bój numer 2, JOK, 2×20 metrów i prawie 400 kg na plec. Przywitajcie stalowego Józka brawami, duże oklaski. Duże brawa! Moi drodzy, stara dobra zasada muzyczki, delikatnie poprosimy. Stara dobra zasada mówi, sam mam to od kilku miesięcy, że jak się przekroczy 40, to się rano człowiek modli, żeby coś bolało, bo wtedy znaczy, że żyje. A facet ma 41 wiosen, 254 zawody za sobą, Strongman, i ciągle walczy, i ciągle piękne tytuły. Wicemistrz Polski Master za dziś na zawodach najlepszy z najlepszych. I to jest ten, który ogromnie lubi, którego ogromnie wspiera doping publiczności. Przywitajcie go brawami. Józek Tomaszewski, Lublin! A potem po gwizdku, naprawdę duża pomoc. Na Mistrzostwach Polski Masters ten JOK ważył mniej, to jasne. Dzisiaj najlepsi z najlepszych, więc myślę, że będzie. Józek walczył, będzie na pewno wgniatał go tutaj w tę kostkę. Ale drodzy Państwo, szykujemy. I prawa kończyna górna i za chwilę zrobimy wrzawę. DJ Janek, szykuj. 3, 2, 1. Start, ruszył, muza w górę. Jedziemy, 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 Augustów. Janek, daj trochę muzyki. No są problemy, mówiłem, że to jest ciężar zdecydowanie większy niż na Mistrzostwach Polski Masters. Pokrzyczcie tam, halo Augustów. No zmobilizujcie wojownika. Oj, będą problemy. A więc chociaż... jakiś odcinek tutaj, aby stalowy Józek przeniósł. No to uwaga! Nakręćmy mu moc z trybu! Ależ niewiarygodne, jak tutaj wbija kotem ciężar w kostkę augustowskiego rynku. Zamroczyło, muzyczka w dół. Ale duże brawa za walkę. Widać, że tam odcięło od tlenu Józka te dwa podniesienia. A więc zobaczcie, w tym upale, bo to dzisiaj wakacyjne upały, widać, teraz już się uśmiechnął do Krzysztofa Radzikowskiego. Józek, jak tam wróciłeś do świata żywych? Nie idź tam, gdzie jest światło w tym tunelu. Tak po oczach patrzę, jest, tlen już wrócił. Wbija w siebie, to prawie pół tony. Chłopie, co tam się zadziało? Wbija się, powiem szczerze, że ja największej oki jak proszę, no to ta mistrzostwa Polski z się weteranów, tak, 350 kg, tam mieliśmy 20 metrów, to jeszcze idzie, ale... każde 10 czy tam 400 kg, niestety już w tym wieku gniata, jest siła podnieść, ale ciążenie robi swoje, nie? Ale walczymy! Nie podajemy się! Waleczny stalowy Józek, Lublin, duże brawa. No i za to też szacunek dla zawodników, bo nie mają świadomość, że dzisiaj, no przecież będziemy obniżać, ale właśnie podwyższać. Józek wie, że to prawie 400. To jest poziom Mistrzostw Polski Open, kiedy przychodzą niedźwiadki ważące prawie 150 kg. Ale jest takie, że dwóch takich wojowników, dużo lżejszych w Polsce, a właściwie jest ich więcej, bo i Grzesiu Łaniewski i kilku by się jeszcze znalazło, ale dwóch wojowników dziś na placu boju, którzy ważą mniej niż 120 kg, ale z tym jokiem powinni lepiej lub gorzej, ale sobie poradzić i na to liczymy. No przynajmniej te pierwsze 20 metrów. Dalej zobaczymy, jak będzie. Przywitajmy, to będzie podlaski pojedynek. Z prawej strony mistrz Polski do 110 kg, wicemistrz Polski w parach, Marek Czajkowski. Witajcie go brawami. Czanek, daj trochę muzyki. A po wewnętrznej stronie toru,
tutaj mam nadzieję, że nie będę zdzierał głosu, bo sami zrobicie mu największy hałas, na jaki zasługuje. Reprezentant Augustowa, Paszko! Wielkie brawa dla Kończy! Drodzy Państwo, obaj muszą wrócić do walki o medale. Obaj muszą zrobić potężny wynik, aby dla Podlasia powalczyli dziś jeszcze o pierwszą trójkę, o podium. Mają już sporo straty po pierwszym boju. Czy Czajkowski, czy Paszkiewicz? Obaj weszli z tej 105, obaj o 10 kilo więcej. Teraz muza w górę, lecimy! Konrad Szymarek, Czajkowski. Paszkiewicz, niosły go tutaj emocje przyjaciół, sąsiadów, rodzinki, najbliższych. Moi drodzy, Konrad, odwróć się jeszcze, jeżeli masz jakąkolwiek siłę. Wykrywa i prowadzi Konrad Paszkiewicz. A jeszcze dwie pary. Jaki czas, bo to będzie też istotne. Czajkowski 23:90, a Paszkiewicz, zapamiętajcie, 23:19. To tak jest, brawa, jasna sprawa. Ale najważniejszy będzie ten wynik, bo teraz będziemy go porównywać. No, a więc widzieliście też, moi drodzy, jaka jest różnica w kilogramach, w posturze. Przed chwilą dwóch wielkich wojowników. Szacunek, czołówka polska, światowa, europejska do 105 kg. Ale teraz zobaczcie, jak nagle weszło dwóch wielkich niedźwiedzi ważących prawie 140 kg. Oni w kategorii Open od lat. Kuba w tym roku trzeci na mistrzostwach, więc brązowy medalista Maciej był trzecim zawodnikiem Mistrzostw Polski, ale par wraz z Tomkiem Lademanem dla Kaszub przywieźli brąz. Jakub skupiony, tak jak mówiłem, pięknie rozdał tegoroczne Mistrzostwa Polski. Nie był tam faworytem do medalu, ale ten brąz, właściwie srebro o mały włos, tam były różnice dosłownie z setnych sekund. I ostatecznie był brązowym medalistą, ale myślę, że pojedynek jako pojedynek, ten chyba będzie najlepszy, w sensie może nie najszybszy, ale na pewno jest dwóch bardzo wyrównanych zawodników, dla których JOK ważący prawie 400 kg, no to jest dość naturalna sprawa. Przywitajmy brawami reprezentant Dolnego Śląska, brązowy medalista Mistrzostw Polski, Kuba Strzechowski, Augustów, wielkie brawa, po zewnętrznym. A po wewnętrznej wielki gladiator z Kartuz, trzeci zawodnik Mistrzostw Polski w tym roku w parach, potężny Kaszub, Maciej Hirsz, duże oklaski. Teraz po gwizdku chcę słyszeć pełną wrzawę i dwa imiona. Kto będzie dopingował Maciejowi? Krzyczy Maciej, kto Kubie leci z Kubą. Ale myślę, że to, jeżeli nie będzie jakiegoś problemu, jeżeli któryś nie zaśpi, to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Maciej z pewnością będzie chciał odbić sobie te Mistrzostwa Polski. Tam przegrał z Kubą i w klasyfikacji generalnej w JOK-u. Tam zdaje się, że też czasowo był słabiej. Ale teraz spojrzeli na siebie. Oni wiedzą, zajmują miejsca trzecie i czwarte dzisiaj. Wiedzą, że na podium są tylko trzy miejsca. Uwaga! Ruszamy! Muza w górę, Augustu! Wszystkie sektory, duże oklaski. I na razie Maciej Hirsz na tym pierwszym półmetku zdecydowanie lepszy, ale drodzy Państwo, poprosimy tutaj dużo rozwoju. Wasz Strzechowski też już na zakręcie, ale Maciej idzie po swoje. Jeszcze 3, 2, 1 krok, Hirsz zaliczony. A Strzechowski z małym opóźnieniem melduje się na mecie. Just stop. No i teraz, czy to będzie wynik lepszy? Krzysiu, ja cię zapraszam z wynikami tutaj do mnie. Tutaj jestem, Krzysiu. Zaczniemy od wyniku Macieja, od wyniku Strzechowskiego. 33:68. Maciej Hirsz 28:90.
nadal liderem Kuna Paszkiewicz, a więc nie zmieniła się sytuacja. A więc mówiłem, że to będzie najbardziej wyrównana para, ale nie była to najszybsza para. Nadal prowadzą i Paszkiewicz, i Czajkowski mimo porażki, a więc nadrobią, a więc za chwilę obaj będą koło podium. No to wszystko zależy od tego, co teraz zrobi. Chciałoby się powiedzieć doświadczenie kontra młodość, ale to trochę odwrotnie, bo Oskar jest młodszy i Oskar, jeżeli chodzi o sezony spędzone w poważnym strongmanie, to jest dopiero drugi sezon, ale chłop ma już na koncie brąz rok temu, mistrzostw Polski, złoto w tym roku, mistrzostw Polski, złoto w tym roku, mistrzostw Polski para, więc mógłby obdzielić już niejednego doświadczonego zawodnika, ale ma po prawej stronie sensacyjnego lidera. Na pewno najmniej doświadczony z całej stawki na mistrzowskich walkach, w mistrzowskim poziomie. A więc przywitajmy brawami reprezentant Olsztyna, Paweł Piskorz. Duże brawa kontra wojownik z podświecia, mistrz Polski, Oskar Żółkowski. Dajcie także duże brawa dla Oskiego ze stajni potężnego Mateusza Kieliszkowskiego, który wraca powoli po kontuzji. I też wierzymy, że już w przyszłym sezonie będzie piękny pojedynek na mistrzostwach Polski i Oskara z Mateuszem Kieliszkowskim, że podleczy się jeszcze dwóch, trzech mega zawodników. Rafał Kobylarz zapowiada też powrót do strongmana. Liczymy, że wpadną mi ci, którzy w tym roku nie mogli być, bo walczyli na mistrzostwach świata do 110, ale dobrze. Koniec historii. Teraz piękny pojedynek. Lider kontra wicelider. Faworyt zawodów kontra żółtociu, który na razie jest największą sensacją na rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Uwaga! Szykujemy ręce! Łapy w górę! Prawdziwą petardę na trybunach! A ja się z delikatną przewagą Oskar, ale ma pit stop, są problemy! Głośniej, 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 Augusta! Zabijmy to! Jest to na drodze Oskar, ale to nie będzie najlepszy wynik. Są małe problemy. No to co? Pryt muzyki, polećmy z tym! Reprezentant Warmii Mazur z problemami. Żółkowski melduje się na mecie. Chłopacy są z Olsztyna, za chwilę ich przepytamy, ale dopingują dzisiaj. Odcięty, odcięty, już widać nogi całkowicie zważone. A więc za walkę brawa dla Pawła, oczywiście duże oklaski. Słuchajcie, to ja mam taki temat do rozkminienia, bo tu jest taka ekipa, która pomaga Piskorzowi. Wy jesteście z Olsztyna, czy po prostu siumek wam się podoba i kibicujecie? Jesteście fantastyczni. Słuchajcie, Paweł, masz tu swoich ludzi w Augustowie, trzeba przyznać. Ale jaki jest wynik Oskara? Bo to jest bardzo ważne. Gdzie jest Krzysztof? Tutaj. Zwycięzca. 31-12. A więc gdzie jest Paszko? Gdzie jest Paszko? Poszedł odpocząć, czy jest gdzieś tutaj? Jeżeli jest pod ręką, dajcie nam chwilę tutaj Konrada. Poszedł chyba do pit stopu, tak jest szybka regeneracja. To, drodzy państwo, jest? Jest! Ubiera koszulkę! Konkurencję numer 2, komplet 7 punktów, prawie 400-kilogramowym jokiem wygrywa Augustowski, Konrad Paszkiewicz, duże brawo! A więc druga konkurencja, pięknie, pięknie Paszko, druga konkurencja dla Augustowa, odrobi straty i za chwilę policzymy dokładnie, jak wygląda sytuacja w tabeli i wrócimy do państwa, także z konkurencją, z prezentami. Ale będzie arcyciekawie, bo wygrał Paszko, drugi był Czajkowski, a w poprzedniej konkurencji byli pod koniec. A więc nam się tu wszystko przemiesza. Liderem z pewnością zostanie nadal... A nie, bo może czy zaatakuje Oskar. Nie uprzedzajmy. Sędziowie Krzysztof Dytkowski i Grzesiu Łaniewski. Dwie minuty dla was na przeliczenie. Dwie minuty muzycznej energii. Wracamy. Prezenty będą obiecane dla państwa. Three, two.
pierwszy. Tanie dziewczyny, kto ma ochotę wpaść do nas po pierwsze nagrodę? Ale odważnie, dziewczyny, szybciutko. O dziewczyny, panie, tak od 16 w górę. Z każdego sektora coś bierzemy. Kto ma ochotę? Dalej. Dobrze, pani w okularkach, niech pani sobie tam przyjdzie, spokojnie. Nie trzeba forsować. O, to powiedziałem, stało 16 dziewczyn w okularkach i wszystkie ruszyły. Dobra, to chodźcie. Dziewczyny, stańcie sobie na środek, tutaj, na spokojnie. Dobra, ja będę wybierał, bo 4 potrzebuję łącznie. Tutaj sobie stańcie. Dobra, mamy 2. Z tego sektora, kto tutaj odważnie? Szybciutko, i z tego jeszcze, o! O, jak będę sam wybierał, tak, księżniczko, przyjdziesz do nas? Mamę wysłali. Chłopaki, to mama? Mama, ciotka, sąsiadka, kto? No mama, będzie trzy, ale oni są na petardzie, więc oni mamy będą mocno dopingować. Łe, tu już od razu 4 nam się pojawiły, dobra. To mamy już 4. Dziewczyny, poczekajcie, ja mam tu swój notatnik. Dobra, punkty za chwilę. Przytrzymaj, będziesz mi zapisywała imiona gdzieś tutaj na pustej karce. Pożyczcie mi na chwilę długopis. Dobra, dziękuję. Ja przepytam tutaj, jak będę pytał, to zapisujcie imiona. Dobra, polecimy sobie z tej strony. Skąd ty przypadłaś? Taka nagle z Zawęgła. Jak masz na imię? Cześć, ja jestem Piotr. Ilonka. Słuchaj, jak? Ilona. Duże brawa dla pani Ilony. Odważna, uśmiechnięta, opalona, piękna, wszystko się zgadza. Ilonka, skąd ty jesteś? Białystok, z kim wpadłaś do nas? Czy w ogóle na zawody, czy tak? Z którym? A, to taki ten? To twój, nie wiem, narzeczony, sąsiad, kolega, brat. No mów oficjalnie, i tak patrzę, 3000 ludzi, 16 tysięcy oglądałem na żywo, obejrzy 200 tysięcy z odsłon, to już teraz za późno. Jeżeli chłopak koleżanki, to i tak już wtopa. Domownik! Słuchajcie, duże brawa dla domownika, solidny dżentelmen. Nie będę za dużo żartował, bo chcę jeszcze te jedynki zachować. Ilonka, wpadliście na zawody? Cześć raz jeszcze. Wpadliście kibicować, czy przejazdem, jakiejś zwiedzanką? Z teamu Marka Czajkowskiego. Dobra, Ilonka, stań tutaj. Zapiszcie mi Ilonka Białystok w nawiasie, dobra. To mamy reprezentantkę Białego Stoku. Cześć, mama, to była mama tych rzezimieszków hałasujących. Jednego, jak masz na imię? Dorota. To jest pani Dorotka. Duże brawa dla pani Doroty. Chłopacy, to jest ten moment. Dorotka, który jest twój? Ten największy krzykacz na bank. Jak ma na imię? Tomek i ekipa. Brawa dla Tomka i ekipy. Na razie najgłośniejsi kibice w Augustowie. Ilonka, jesteście z Augustowa? Miejscowe ludzie jesteś tam. Pięknie. Będziecie kibicować mamie? Sprawdzimy mamę, czy jest trąbumę. Dobra, kroczek w bok. Cześć. Piotrek? O, papa, o, przerywa. Iwona? Mamy Iwonkę. Brawa dla pani Iwony. Dużo oklaski Augustów, a jakże. Iwonka, a ty skąd wpadłaś? Augustów, miejscowa. Jak po wakacjach? Spoko. Szkoła wróciła, w przedszkole, praca. Też. Z kim wpadłaś do nas? Z rodziną. Rodzinka, opowiadaj, gdzie są. Powitamy, pomachamy. Ten w czerwonym to pewnie syno? Tak. Mamy odhaczonego. A, jeszcze w czapeczce jest drugi syno. Malutki syno. Ten duży to już chyba nie syno, bo tak trochę wygląda na męża. Mąż, ale twój osobisty, prywatny. Tak. Dobra, czyli ze swoim przyszłaś dzisiaj. I to jest 3 chłopów i kogoś jeszcze zabrałaś? Nie. Duże brawa dla chłopów od Iwonki. Panowie, trzymać kciuki mocno za mamę i za koleżankę, małżonkę. Przechodzimy. O, i nasza Pinger. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Ja jestem Piotr. Patrycja. To jest pani Patrycja. Dla pani Patrycji należą się brawa, Augustów. Duże oklaski. Co u ciebie, Patrycja? U mnie też w porządku. Po wakacjach? Tak. Jak tam wrzesień wszedł na grubej, mocnej? Jakieś treningi, szkoła, praca? Studia właśnie. Studia. Gdzie ty lecisz na studia? No to niedaleko. To tak tu w PKS wsiądziesz, to właściwie dobrze nie usiądziesz na siedzenie, co? Co będziesz zgłębiała w Białymstoku? Oprócz imprez w centrum, na rynku Gościuszki? Dietetykę. A to widać nawet. Duże brawa dla pani dietetyk. Czy my już poznaliśmy imię? Poznaliśmy. Patrycja z Augustowa. Czyli dobra, mamy 3 augustowskie wojowniczki i białostocką wojowniczkę. Dziewczyny, ja wam nie powiedziałem, że będziecie musieli o te nagrody powalczyć, prawda? Ale to będzie proste, nic się nie przejmuj. Waga płaczu. Krzysiu Nadzikowski, który przez lata napłakał się przy wadze nieźle, pokażę wam, jak wygląda ta konkurencja. Wagi płaczu są różne. Bokiem, przodem waga płaczu, dlatego że drży ciało po pewnym wysiłku i zaczynają się łzy. Pokaż wszystkim, Krzysiu, jak to w XIX wieku walczyłeś jeszcze na zawodach strongman. Duże brawa dla Kaczora. Dziewczyny, tak trzeba prawidłowo trzymać obciążenie. A więc kąt prosty,
połączymy was w dwa półfinały, czyli dwie ze sobą, wygrana odpada, zwyciężczyni zostanie do finału i tak samo w drugim, a potem finał. Może być? Okej, okay. Jakie mamy imionka, tak żeby nam tu wszystko pasowało? Jezu, nie dali długopisa. Ostatnia była Iwona. Nie, Patrycja była ostatnia. I tu była jeszcze Iwona, nie? Czy mamy dwie Iwony? To chodźcie Iwony ze sobą. Ilona z Iwoną. Ale ty masz taką laskę masz na L, jak ja na W. Oj, te dziewczyny. Chodźcie, Ilonka z Iwonką zapraszamy na środek. Dziewczyny, staniecie sobie twarzą w twarz. Będzie łatwiej, publiczności będzie lepiej kibicować. Możemy ściągnąć Ilonka, Iwonka torebkę. Iwonka, Ilonka, ty co możesz ściągnąć? Chyba nic. Masz za dużego chłopaka, żebyśmy proponowali. Bierzcie obciążenie, bo to jest wasze. To jest delikatne. Przeważnie strongmeni mają jakieś 10 razy więcej, a może trochę mniej na wadze płaczu. Dajcie sobie na próbę. Zróbcie sobie taki kąt prosty. Dobra, i tak trzeba będzie tutaj wyżej, tutaj ten. Tak trzeba będzie przetrzymać rywalkę, która przetrzyma dłużej. Krzysiu będzie sędziował, bo jeżeli będziecie już faulowały, to znaczy, że niestety wasza kariera dzisiaj na augustowskim rynku się kończy. Ale ty na niego zerkasz. Taka świeża sprawa musi być. Ty go cały czas tam jeszcze kochasz. Ale ty jesteś szczęściarz. Jak ma na imię ten szczęściarz? A jeszcze nie poznałaś imienia, tak? Jak? A, Rafał! Jezu, albo już zapomniała. Rafał, sorry. Ale nie, ale szybko się otrzeźwiła. Spokojnie, Rafałku. Czy ty będziesz to nagrywał? Ale gdzie lecimy? Na TikToka, Instagrama czy do ojca Tadeusza na żywo? Dobra. A nie, bo wy z Białegostoku do Krzysia Kononowicza live tam lecicie, nie? Na tego pato streamy. Dobra. Słuchajcie, żarty na bok, dziewczyny. Na 3, 2, 1 i gwizdek Chrisa. Lecicie i jedna musi drugą przetrzymać. W środku macie dziurkę i możecie przez dziurkę zerkać na siebie psychologicznie, wiadomo. Powiem tak, przegrana wraca do chałupy bez nagrody. Jasna sprawa? Augustów, jesteście gotowi? Wow. Kończymy imprezę. Janek, wyłącz muzę, dziewczyny, odłóż, idziemy na piwo. Augustów, jesteście gotowi? No i o to chodzi. Słuchajcie, pojedynek Białystok kontra Augustów. Wewnętrzna sprawa Podlasia. Wyjaśnią to laski, panowie nie umieli, to wyjaśnią to sobie kobitki. A jak? Ilona zwana Iwoną, czy ty jesteś gotowa? Iwona zwana Iloną, czy ty jesteś gotowa? I tak nie pamiętam, które ma na imię, i tak to się już chyba nie zmieni. 3, 2, 1. Start! Na prost! Duże brawa! W rytm muzyki pomagamy! Iwona! Ilona! Nikt się nie pomyli, jak będzie mylił imion, nic się nie wydarzy. Ale głośniej, głośniej, Augustów, muzę daj trochę, Janek. Na razie Iwonka, proszę zobaczyć. Spokojnie sobie nóżką dam Ilonka, tak? Ilonka, lewa nóżka chodzi. Przyjacielu, ta lewa nóżka rzeczywiście taka bardziej pracowita, muszę ci powiedzieć. Na spokojnie. Dobrze, Ilonka jeszcze do muzyki. Widać, że wszystkie białostockie dyskoteki opykane. A ja, to ją w te Soxo widzieliśmy ostatnio. Walczą, walczą, ale białe Augustów, to potrzebne są brawa. Mają problemy, zobaczcie. Mamusia z problemami. Uwaga. Chłopacy, pomóżcie mami. Kolega małżonek, no pomóż trochę. Stop, stop, stop. Ej. No tak, przede wszystkim brawa dla Iwony. Iwony, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Pozdrów rodzinkę. Ilona, zostajesz na finał. Stań sobie z boku, regeneruj się. Tylko już do tego łobuza tam nie wracaj. Dobra, gdzie mamy drugą parę? Chodźcie, chodźcie dziewczyny. Torebeczkę możecie zdjąć. O, ale chociaż torebeczka taka widzę klasowa. Nie, wyniki nie są ważne, one w półfinale. Półfinał odpada, to tam nie ma czasu. Nie mamy czasu na czas. Dorotka i Patty, tak? Dobra, przywitajcie się, dziewczyny, nie wydrapujcie sobie jeszcze. O, słuchajcie, to są prawdziwi kibole. Chłopacy, jak ma na imię mama? Także ten sektor Dorota, a ten sektor pomaga Patrycji. Kogo byś chciała trafić w finale? Nie, nie, Krzysiu Radzikowski jest zajęty, już nie. Tutaj nie ma szans. Dorotka, jak tam u ciebie z gotowością? Wszystko okej? Patty? Dobra, dziewczyny, podnosimy ciężary. I na gwizdek tego oto przystojnego dżentelmena lecicie w swój półfinał, okej? Augustów, pomożecie? Pomożemy! 3, 2, 1, start! Ruszyły! Na prost, Patty! Pomożemy ci trochę! Dawaj, pomóż trochę, Krzysiu! Krzysiu, przytrzymaj na sekundę! Ale tylko na sekundę, Krzysiu! Uwaga! Musisz puścić! Żeby było sprawy stop, stop, stop! Patty! Patty!
Patty, poczekaj, jak cię śmiałem? Gdzie są... Patty, ty dostaniesz od nas jakiś karnet duży na duży bary mleczne wszystkie w regionie. Jak ty mi pójdziesz na studia, to mi znikniesz, dziewczyno. Patty, dziękujemy ci za walkę. Duże brawa dla mojej przyjaciółki Patrycji. Duże oklaski. Trzymamy kciuki za ten Białystok. Nie imprezuj za dużo, żebyś zaliczyła od razu pierwszy, drugi, trzeci rok na pierwszym roku. A jakże, Dorotka, jak u ciebie? Jesteś w finale. Dzieciaki, mama jest w finale, ja tam nie słyszę finału na trybunach. O! Dobra. Dorota kontra Iwona zwana Iloną. Dziewczyny, przywitajcie się. Poznajcie się, dobra. Znacie się w ogóle wcześniej? Miałyście kontakt? Jak byłaś w Białymstoku, nie widziałaś nigdy jej? Po klubach jeździ. Imprezuje całe życie. Dobra, dziewczyny, to może tak. W związku z tym, że wy wszyscy mieli ładne widoki, nie wiem, czy z tej strony chcecie walczyć? Jak wszyscy dobrze widzą, bo my musimy... Tutaj zasłaniamy, tutaj ktoś krzyczał, odsłońcie, więc mam nadzieję, że teraz będzie okej, bo to już jest finał. Dziewczyny, lecimy, podnoście i za chwilę na sygnał koniec żartów. Teraz poznamy mistrzynię wagi płaczu, mistrzynię Strongwoman. Augustów kontra Białystok, Dorota kontra Ilona Veli Iwona. Uwaga, 3, 2, 1, pytanie na trybuny! Trzymaj Iwi, trzymaj Dorotka! Dorota! Iwona! Ilona! O, dwie solidne rywalki. Ilonka, to już nie będzie tak łatwo jak w półfinale. Zerknij przez dziurkę. Zerknij sobie przez dziurkę. Rywalka jest całkiem waleczna i silna. Panowie, teraz, kiedy jest kryzys, halo Augustu! Zaczyna zginać sędzia, ty tam patrz, żeby nie było faulów. Ilonka prosto i do wyprostu. Ależ dwie waleczne damy nam się tutaj trafiły. Czy główna nagroda poleci do Białego, czy zostanie w Augustowie? No to teraz już wszystko się rozstrzygnie w najbliższych sekundach. Jeszcze panowie, wytrzymajcie trochę. Oj, uśmiech skoczy z twarzy Ilonko i Wonki. Dorota też już zaczyna oddychać trochę mniej miarowo. No ale i tak trzeba przyznać, że są piekielnie silne. Krzysiu, nigdy nie miałeś takiego rekordu. O, o, patrz, która fauluje, która? Jednak, stop. Jednak, Krzysiu, będziesz wręczał nagrody. Tu za miejsce drugie, tu będzie za miejsce pierwsze. Uwaga, wicemistrzynią, ale powiem szczerze, finał tak godny. Szczerze, gdyby tu stanął Krzysiu Łaniecki i gdyby tu stanął Krzysztof Radzikowski, zrobiliby to krócej. Nie daliby rady, panowie, nie da się oszukać. Wielkie brawa, wicemistrzostwo, ale jak piękne. Dla pani Doroty duże brawa, ale moi drodzy, mistrzyni może być tylko jedna. Bywalczyni wszystkich dyskotek na Podlasiu, znająca każdy zakątek, piękny zakątek Białegostoku, przywiozła tu też silnego dżentelmena. Iwonka zwana Ilonką! Duże brawa! Gratulacje! Dziękujemy. Dziewczyny, zróbcie sobie jeszcze wspólne zdjęcie. Chodźcie do wspólnej foty. Chłopacy, wyciągnijcie telefon. Mam je z chłopakami. Dalej, dobra, to ja wam zrobię, później się dopomnijcie. Grzesiu, chodźcie, Krzysiu. Do wspólnego zdjęcia najsilniejsze damy Podlasia. Stryk, stryk, stryk. Duże brawa, dziękujemy oklaskami. A, poczekaj, łopusie, ty mi tej przed treningówki po treningówki jej nie zabierz, dobra? Ręce przy sobie trzymaj. Dobra, dziękujemy dziewczynom, dziękujemy Dorotka. Pozdrów tam chłopaków. Chłopacy, taka petarda do końca zawodów, za chwilę. Trzecia konkurencja, za chwilę. Półmetek zmagań pojedynku gigantów. Dziewczyny, czy wy w tym czasie słodkościami nakarmiliśmy publiczność? Tak więc dużo dobrej energii po tych słodkości, mam nadzieję, za chwilę. Kolejność startów boju numer 3 za pół minuty. DJ, racje, zawody zaczynają się prawie od nowa. Dwa punkty Tomaszewski, a potem nie uwierzycie. 8 Szczechowski, a następnie 4 zawodników po 9 punktów. Piskosz, Hirsz, Czajkowski i Paszkiewicz, więc cała czwórka na miejscu drugim i tylko punkt więcej liderem właśnie rozgrzewający się mistrz Polski Oskar Ziółkowski. Więc szczerze mówiąc, pomiędzy 6 a 1 zawodnikiem jest tylko 2 punkty różnicy, więc tak naprawdę zmagania wielkich mistrzów, tegorocznych medalistów, najważniejszych zawodów, najważniejszych mistrzostw Polski zaczynamy w Augustowie od nowa. Konkurencja
Parkowa, a zaproszę do opowiedzenia. Krzysiu, chodź do nas, moi drodzy, facet, który przez szereg lat, poproszę muzę w dół, miał nie tylko najsilniejsze bary w tym kraju, ale jedne z najsilniejszych, a mówiło się nawet, że najsilniejsze barkowe konkurencje na świecie, chociaż bardziej chyba lubiłeś belkę. Niemniej opowiedz, na czym będzie polegał bój numer 3 pojedynku gigantów. Co no, mamy 4 hantle od 80 do 110 kilo. Trzeba je wycisnąć w jak najszybszym czasie. Zawodnik ma na to 75 sekund. Powiedz mi, co tutaj, oczywiście barki będą istotne, ale są aż 4 ciężary, to się nieczęsto zdarza, więc rozkład sił, co tutaj będzie grało, Krzysiu, najbardziej rolę? Technika. Technika, więc sprawdzimy, kto po technicznej stronie mocy. 80, 90, 100 i 110 kilogramów. Takie są ciężary, aby państwu uzmysłowić. To mniej więcej w czasach Pudziana, kiedy zdobywał Mistrzostwa Świata, były na hantlach ciężary właśnie 80-90 kilogramów. Więc wyobraźcie sobie, że dzisiaj w Augustowie są ciężary jak wówczas na Mistrzostwach Świata. Warto też odnotować, że my, Polacy, mamy rekord świata w tej konkurencji Mateusza Kieliszkowskiego, ale panowie walczyć będą parami i znów niefartownie jeden będzie samotnie. Mamy nieparzystą liczbę zawodników. Józek Tomaszewski najpierw samotnie, a potem, uwaga, pary. Piskosz kontra Szczechowski, Ziółkowski z Hirszem i Czajkowski Paszkiewicz znów na koniec. Podlaska para nam się tutaj pięknie pokaże. Prośba do zawodników, od organizatorów, żebyśmy starali się przynajmniej te ciężary wrzucać na zabezpieczenia, na gumy, żeby tutaj kostka na rynku Zygmunta Augusta przetrwała. No to zapraszamy, muzyczkę delikatnie w górę. Moi drodzy, słuchajcie, wicemistrz Polski Masters z powyżej 40 kg. Nestor tutaj wśród zawodników. No tak jak mówiłem, my oczywiście na zawodach Masters mniejsze ciężary, więc trzymamy kciuki za stalowego Józka. Przesympatyczny wojownik z Lublina. Prawie 20, mówi, za rok będzie miał 20 lat startu, więc to kawał historii. Przyszykujcie, nie podpierajcie, nie robimy, słuchajcie, rąk pod tutaj pod siebie, ale przygotujcie ręce po gwizdku, bo to nie będzie łatwy kawałek chleba barkowy dla Józka. Zobaczymy, na którym hantlu. Nie wszyscy oczywiście zrobią komplet. Myślę, że w ogóle będzie trudno zrobić komplet, ale teraz już skupmy się. Na razie 7 zawodnik, ale brawa za walkę tutaj do końca. Józef Tomaszewski, Lublin, uwaga! Ruszył, muza w górę i teraz pomóżcie, zwłaszcza wy tutaj z tyłu. Ale głośno, Augustów, popatrzcie, dzięki za pomoc. I zaczyna od 80. Są problemy, ale drodzy państwo, to jest moment, kiedy kibice muszą pomóc. O właśnie, kiedy Tomaszewskiemu muszą ponieść trybunę, ale te tyły, dajcie tam energii, nie tylko telefony. Odpalcie moc trybun. Oni pokaz tej nadludzkiej siły robią dla was. Walczą o swoje medale, ale to państwu pokazują, że nadludzka siła w polskim narodzie drzemie. Chociaż jeden ciężar, spróbuj, Józek. Będą problemy, jeszcze skupiony, ale Józek nigdy nie odpuszcza. Ostatnie podejście, spróbujmy. Józek, Józek, Józek. Pięknie, Augustu, o to chodzi. Stop. A więc w tej konkurencji nie będzie punktów, ale brawa za podejście. Duże brawa, Józek Tomaszewski. Dziś z tego punktów nie będzie. Duża prośba, słuchajcie, mamy aż 3 sędziów tutaj, sporo fotoreporterów i technicznych. Prosimy, abyście kucnęli, także techniczni, aby państwo tutaj dobrze widzieli, bo teraz już będą pary, więc albo schowajmy się tutaj też za samochód. Ja sobie tutaj stanę, żebyśmy jak najmniej zasłaniali, bo teraz już parami, teraz już będą poważne, moi drodzy, poważna walka o punkty między sobą, a to dlatego, że oni mają porówno punktów, prawie wszyscy, tam nie ukrywajmy, to jest jeden punkt różnicy i 2 do Oscara, więc tak naprawdę jakby zaczynali zawody. Piskosz, Szczechowski, szykuje się Ziółkowski, Hirsch. A więc czy wojownik z Olsztyna
Czy może reprezentant Dolnego Śląska? Po państwa prawej stronie widzę ustawia się brązowy medalista Mistrzostw Polski. Raszówka pod Lubinem. Przywitajcie go brawami. Jak teraz nie ruszy, to może być za późno. Jakub Szczechowski, wielkie brawa. Podnieś, Kuba, rękę do góry. A więc witamy Kubę na placu boju. A po drugiej stronie to na razie duża niespodzianka. Wygrał pierwszą konkurencję. Tegoroczny żółtodziób na mistrzowskim poziomie. Reprezentant Olsztyna, Paweł Piskosz. Duże łapy, Augustu w górę. I po gwizdku, tak, zostaje tylko Krzesiu Łaniewski, Krzysiu Radzikowski. Reszta kłóca, aby tutaj dobrze było widać, który dojdzie najdalej. Myślę, że trudno będzie zrobić komplet, ale ten, kto da radę podnieść szybciej, chociaż 2-3, handle wygra z rywalem. No i czas będzie istotny. Uwaga, Augustów! Szykujemy kończyny górne, szykujemy gardła. Uwaga! Za chwilę gwizdek, Grzesiu. Ruszyli teraz, poza górę, pomóżcie! Kuba kontra Paweł. Szechowski pierwszy zaliczył. Piskosz zaliczył. Jeszcze Augustów, Szechowski zaliczył. Ale drodzy państwo, w rytm muzyki, pobawmy się tym na trybunach. Ależ niewiarygodnie robi to Kuba Szechowski. 110. Zaliczone! Ależ pięknie zrobił to nasz Kubuś. Tak go przez lata na Stop Muzyka. Tak go przez lata nazywaliśmy, ale w tym roku z Kubusia wykluł się prawdziwy pan Kuba, brązowy medalista Mistrzostw Polski, i po tej konkurencji z kompletem, jako jedyny na razie, jest liderem. Podziękujcie brawami. Jakub Szczechowski zrobił to fantastycznie. Czas 25,92. No i teraz ci, którzy mają z Kubą i równo punktów jak Maciej Hirsch, a i dwa punkty więcej jak Oskar Ziółkowski. Po prawej stronie witamy dwukrotnego w tym roku mistrza Polski i indywidualnego, i mistrza Polski w parach. A po lewej stronie ten, który będzie dzisiaj próbował zrewanżować się za mistrzostwa Polski, czyli reprezentant Kaszub, Maciej Hirsch. No to będzie mega ciekawy pojedynek, drodzy państwo. Obaj wiedzą, że jeżeli nie zrobią kompletu, to punkty gubią. Oskar ma małą przewagę. Maciek już nie ma nic do stracenia, musi po prostu gonić. Ale zobaczcie, jakie skupienie. Oskar, jest na pewno stres. O, jest prawdziwy pojedynek gigantów. Grande finale, prawdziwy finał tegorocznych zmagań w Polsce. Drodzy państwo, do państwa proszę, pomóżcie im! Mistrz Polski kontra reprezentant Kartus, Maciej Hirsch kontra Ziółkowski. I to równo, nie? Hirsch lepszy minimalnie. Jeszcze 100 kg. Teraz dajesz, Maciej. Zaliczył Ziółkowski. Zaliczył i teraz 110. Głośno, głośno, głośno. To jest ten moment, kiedy trybuny muszą odepchnąć. Ziółkowski jednak. Maciej mówi, nie, nie, nie zatrzymał, stop. Maciej był blisko, zabrakło centymetrów. Dla obu wojowników duże brawa, ale tę parę wygrywa mistrz Polski, Ziółkowski. Ale teraz czas, czy był lepszy od Szczechowskiego? 28-31, nadal liderem Jakub Szczechowski. Ciekawie, ciekawie nam się tu robi, no ale mamy jeszcze jedną parę. Parę, no tutaj, która, mam nadzieję, o doping nie będzie musiała się dopominać, bo to są obaj tak naprawdę reprezentanci Podlasia. No jeden to jest w ogóle wasz człowiek. A ja tylko przypomnę, że obaj na co dzień walczą w kategorii 105-110 kg. Mają te hantle trochę mniejsze, albo przynajmniej mają ich mniej. No i w tej kategorii Open na pewno nie będzie łatwo. Przywitajcie brawami. Po lewej stronie witamy reprezentant Podlasia z Białegostoku, mistrz Europy i mistrz Polski, przed państwem Marek Czajkowski. Duże brawa, Białystok. Ilonka, Iwonka, znacie człowieka, wasz człowiek. Ale dziś raz pokazał, że musi uznać wyższość faceta, który zna, tak jak już mówiłem, każdą kostkę na tym rynku. Reprezentant Augustowa, popularny Pasz.
Mackiewicz. Po mojej prawej stronie państwa. Uwaga, publiczność, fotoreporterzy. Kucamy. Wszyscy kucamy, zostają tylko sędziowie, bo to będzie dla kibiców na Podlasiu na pewno najciekawszy pojedynek. Obaj, tak jak mówiłem, mają minimalną stratę. Tak patrzę, obaj mieli po 9. Czajkowski 9. Paszkiewicz 9, a więc do Ziółkowskiego tracą 2 punkty, ale obaj mają szansę za chwilę na miejsce drugie. Ruszyli! Teraz głośno! Pomóżcie swoim zawodnikom! Augustu! Nie słychać was! Rączki, rączki! Lecimy, zobaczcie co robi Konrad Paszkiewicz, ależ przygotowany! Czajkowski skończył, Paszkiewicz, dajcie mocy! Konrad! Konrad! Zaliczył komplet, niepotrzebnie tutaj. Mówiłem o tym, że te ciężary to są ciężary w Open. Przecież chłopacy zrobili to chyba szybciej niż mistrz Polski Open. Zaczniemy od Konrada, zaczniemy od Konrada. Pokażcie wyniki. Konrad 25-29, szybciej od mistrza Polski i od Szczechowskiego, ale fantastyczny wynik, równo. 21 sekund. Gdzie jest ten dżentelmen? Tak, komplet? 21 sekund. Komplet 7 punktów. Białystok, Marek Czajkowski wygrywa tę konkurencję. Drugi jest Paszkiewicz, więc prawdopodobnie za chwilę podlascy wojownicy przejmą prowadzenie w dzisiejszych zawodach, a to już półmetek zmagań. Musimy to dokładnie podliczyć, ale to się piękne dla Podlasia teraz układa. Trzeci będzie Kuba Szczechowski, dopiero czwarty w Barkowej, niewiarygodny mistrz Polski. Oskar kiwa głową, coś na razie nie do końca, ale mówił mi dzisiaj, rozmawialiśmy przed zawodami, mówił: chłopie, dzisiaj Podlasie będzie silne, to nie będzie łatwy kawałek chleba. Za chwilę obliczymy, czy to już jest moment. Marek miał 2 punkty straty, 3 tu odrobił, więc prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli nowego lidera pojedynku prawdziwego, najlepszy z najlepszych, czyli pojedynku 4 tegorocznych mistrzostw Polski Strongman. DJ Jaku, 2 minuty muzycznej energii, zostańcie z nami! Konkurencje, które za chwilę w większości będą rozgrywane park park. Półmetek pięknych zawodów, najważniejszych z pewnością na koniec sezonu Siłaczy 2021. Ci, którzy dopiero do nas dotarli, przypominamy, że dziś tutaj na rynku w Augustowie spotykają się sami mistrzowie. Oczywiście niektórzy medaliści nie mogli dotrzeć, są kontuzje, ale widzimy tutaj mistrzów Polski i par indywidualnych i do 110 kg i na półmetku. Uwaga, muzyczka trochę w dół. Na półmetku mamy następującą sytuację. Z 2 punktami zostaje Józef Tomaszewski. 11, bardzo gęsto nadal. 11, Paweł Piskosz. 12, Maciej Hirsch. 13, Kuba Szczechowski. 14, Oskar Ziółkowski. 15, Konrad Paszkiewicz. I 16, Marek Czajkowski. 2 liderów z Podlasia. Białystok i Augustów, Czajkowski, Paszkiewicz obejmują na półmetku prowadzenie w pojedynku augustowskim, a więc ciekawie zapowiada nam się tutaj ta druga część zawodów. Dopiero na trzecim miejscu mistrz Polski. Za chwilę konkurencja biegana, będzie dużo wysiłku tutaj kosztował, zwłaszcza że nadal bardzo ciepło, nadal nie będzie to łatwy. Ale kawałek chleba, ale jak to mawiają strongmeni, to nie szachy, to strongman dla wielkich niedźwiadków, dla prawdziwych dżentelmenów. Idzie na krótki wywiad Marek Czajkowski, lider, więc robimy minutkę przerwy. Kłony w międzyczasie dla przyjaciół, sponsorów. Skupydła milanowscy, są z nami i Dieta od Brokuła, i Real Farm. Mamy nagrody od Real Farm dla was, którzy kibicujecie najpiękniej. Romanowski, materiały budowlane, Smartliner i dużo więcej, ale zostawiamy teraz chwilę ciszy na wywiad Radzika z Czajkowskim, liderem. Można
dlatego że należy im się tutaj za pokaz nadludzkiej siły, ale pamiętajcie, że będą też relacje później w internety i telewizyjne, aby tak do końca augustowska Noc Trybun też była słyszalna i widzialna. Gdzie są sędziowie? Zapraszamy, bo za chwilę kolejność startu Piotr Beczki, tak? Uwaga, więc moi drodzy, konkurencja, w której będzie trzeba wykazać się nie tylko potworną siłą, nie tylko dobrą techniką, ale i mega wytrzymałością. Około 7-8 metrów do podestu. 3 beczki na zawodnika. Beczki ważące pod 90 kg. Trzeba będzie nie tylko ją dobrze chwycić. No, to są kontuzjogenne rzeczy. Czasem gdzieś bicepsy i na tych konkurencjach były urywane, oby dziś bez kontuzji. Więc trzeba zamontować beczkę na górę, przybiec po drugą, zrobić to samo. I po trzecią zrobić to samo. Obok ma się rywala, więc ta rywalizacja bark jest o tyle ciekawsza dla Państwa, jeszcze bardziej interesująca. Ale na końcu najważniejszy i tak jest czas pomiędzy 7 wojownikami. Startują w odwrotnej kolejności do zdobyczy punktowej i znów z pechem Józek Tomaszewski, który będzie musiał sam, nieparzysta liczba, więc powoli zapraszamy Józka, a później pary. Piskosz kontra Hirsch. Ale te pary identycznie nam się ustawiają. Ziółkowski kontra Szczechowski. Nie, tutaj chyba jest mała zamiana, ale Paszkiewicz z Czajkowskim. Ten podlaski pojedynek będzie się śnił dziś po nocach. Na razie raz na korzyść Paszkiewicza i raz na korzyść Czajkowskiego. Zobaczymy zatem w trzecim pojedynku podlaski gigantów, który będzie lepszy i to będzie też wyjściowa dla ostatniej prostej dzisiaj pojedynku najlepszy z najlepszych. Zapraszamy. Józek Tomaszewski, przygotowuje się Piskosz i Hirsch. A też mówiłem o podziękowaniach, przyjaciołach, sponsorach. Części podziękowałem tutaj przed wywiadem. Ukłony także i dla sklepu odzieżowego Ego, dla firmy Camtrans, Kamień Świątkowski. Jest z nami zakład kamieniarski Modzelewski, pizzeria Margherita, która dzisiaj będzie musiała nakarmić po zawodach tych wielkich, zmęczonych niedźwiedzi i zrobi to oczywiście z przyjemnością. Zajazd Viva, gdzie też będą odpoczywać, a sponsorem tej konkurencji Skup Bydła Milanowski. Drugie wezwanie dla Józefa Tomaszewskiego. Przygotowują się, tak jak wspominaliśmy już, Paweł Piskosz i Maciej Hirsch. Zaczynamy drugą część, ostatnia prosta pojedynku, najlepszy z najlepszych augustów 2021. Daj trochę muzyki, Janek. Zapraszamy Józka, już widzę. Józek, zapraszamy Cię do nas, jesteśmy już tutaj w gotowości. Jest, widzę, Paweł Piskosz, Maciej Hirsch, oni wystartują jako druga, jako pierwsza para, ale jako drugi start. Ja przypomnę, mamy tutaj nagrodę od Real Farm. Dziewczyny, jest kolejny słodki prezent, więc podczas startu, tam w kartoniku Łukasz Wam podpowie gdzie, więc proszę podczas startu też tutaj na wzmocnienie. Tutaj prezentami takimi bardzo pysznymi. Spróbowałem, wszystko się zgadza. Od Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Panowie, w krówki potraficie na 100%. Naprawdę duże ukłony dla Centrum. A my zapraszamy już do nas Józka. Przypomnę, że z kolei prezenty od Real Farm ja szykuję sobie na koniec. Dla tych, którzy śledzę, kto kibicuje najwierniej, mam kilku faworytów, ale to wszystko może się zmienić. Ostatnie wskazówki od sędziego głównego, moi drodzy. Tak mówiłem, no dzisiaj będzie walczył i pokazywał się dla Państwa, bo dużo już straconych punktów, więc tym bardziej, ale tak jak wspominałem, część z nas, kiedy ma 40+, siedzi już tylko z pilotem w ręku, ewentualnie płyny baśniowe, a ten chłop cały czas zarzuca pół tony na plecy, biegnie, cały czas próbuje ograć 15-20 lat młodszych chłopaków i za to należy mu się i cały czas jest w fantastycznej formie. Wicemistrz Polski, Masters Wicemistrz Polski, dżentelmenów powyżej 40 roku życia, reprezentant Lublina, Józek Tomaszewski. Dajcie mu dla otuchy dużo braw, tak jak mówiłem, ciężary dużo wyższe niż na Mastersach i tym bardziej trzeba będzie pomóc. Stalowy Józek w gotowości. Poczekajcie, jeszcze będzie przemowa do narodu. Hej się narodzie w Augustowie!
Ja jestem po tych trzech konkurencjach załamany jak stara dachówka. A mi teraz pomożecie i nie będę do końca zawodu startował sam, tylko może w końcu coś się ruszy, chociaż i tak kulę sam, ciągi sam. Ale nie wiecie o co chodzi. Ja nie wiem! Słuchajcie, będziecie dzisiaj pomocnikiem i przeciwnikiem jednocześnie. Juska narzeka, że sam, ale to za to niech trybuny będą z nim. Naprawdę, uwierzcie, ci, którzy uprawiali jakikolwiek sport, kiedy odcina, kiedy nie ma rywala obok, to trybuny potrafią zdziałać cuda. Uwaga po gwizdku. Na prośbę Juska robimy petardę na trybunach. Uwaga, 3, 2, 1, ruszył! Teraz głośno! Jusek! Ale wszyscy Augustu poprosił państwa tutaj o wrzawę, to zróbcie to dla niego i o to chodź. Jesteście fenomenalni, jeszcze trochę. Chłopacy, pokrzyczcie mi tutaj. I stop, i stop, i udało się. I uwierzcie, że bez waszej pomocy było z 2 sekundy gorzej by było. Józek, dał radę, że brawa. I Józef Tomaszewski, jaki czas. 22.71. Podziękujcie brawami naszemu Mastersonowi. Wicemistrz Polski, czci plus już za nami, ale teraz będą pojedynki barg-barga, więc mam nadzieję, że nie trzeba będzie was mobilizować, bo jak czytałem punkty, widzieliście, cały czas od 6 do 1 miejsca jest tylko jeden punkt różnicy pomiędzy zawodnikami, więc to jeden start i to wszystko może się jeszcze przemieszać. Zapraszamy. Paweł Piskosz-Olsztyn kontra Maciej Hirsch-Kartuzy. Augustów, duże brawa przed startem. Pięknie, Patrycja pięknie nas tu wspomaga. Pati, zmobilizuj tam swój sektor podczas całego startu. Paweł ma już swoich idoli. Paweł, jak będziesz miał 100 zaproszeń na fejsie, to proszę przyjąć mi tych małych dżentelmenów, masz swoich kiboli w Augustowie. Olsztyn kontra Kartuzy, Warmia kontra Kaszuby. Ależ tam się szykuje pojedynek. Obaj albo w tym momencie przegrają szansę na podium, albo do tego podium się zbliżą. Kto będzie bliżej? Augustu, prawa, lewa, prawa. I uwaga, 3, 2, 1, ruszyli! Głośno! Maciej Hirsch na pierwszej prostej nieco przewagi. Pięknie, Augustu! Ależ to będzie szybki pojedynek! Hirsch zamontował i teraz kto? Głośno! Paweł! Maciej! Stop! Paweł! O, szybko, stop! Ależ pojedynek szybki, to był sprint, jakby te beczki dosłownie nic nie ważyły. Spojrzał Oskar Dziółkowski, będzie biegany Oskar. Nie będzie tak łatwo. Jakie czasy, bo to będzie bardzo istotne. Przegrany 21.87 i tak jest drugi, a lider poniżej 20 sekund. 19.50. Maciej Hirsch! Wielkie brawa dla Kaszuba. Ależ zrobił wynik, nie będzie łatwo. Oskar... myślę, że biegane to nie jest bajka, którą lubi najbardziej. Obok rywal Kuba Szczechowski, zobaczymy jak to będzie. Na Mistrzostwach Polski były podobne konkurencje, więc obaj mają grane. Przypomnę, że to są dwaj medaliści tegorocznych Mistrzostw Polski Open. Ten wyższy po wewnętrznej, bliżej środka placu, to mistrz Polski. Ten bliżej państwa to brązowy medalista Mistrzostw Polski. No więc nie może być dziś na placu silniejszego pojedynku, jak nie dwóch z trzech najsilniejszych Polaków między sobą. Punktowo na razie Szczechowski na czwartym, a Oskar na trzecim. Który wygra ten pojedynek, przejmuje podium. Nie wiemy, na którym stopniu podium. Ale... Teraz, ale na tym podium będą, uwaga kibice! Szykujemy się, Augustów, prawdziwi wojownicy! Złoty i brązowy medalista Mistrzostw Polski w jednym pojedynku! Zobaczcie! Głośno, głośno! Pati, dzięki! Ależ wyrównany był, jednak Oskar wrzuca swój piąty bieg i uwaga, czas! Oj, pół sekundy różnicy będą. Oj, będą półsekundowe różnice. Tylko teraz, jak ma się wynik Macieja Hirsza? Zły Kuba Szczechowski. Oj, zły.
Czechowski 19:56, ale mamy nowego lidera. Mistrz Polski 18:84, duże brawa! Żółkowski wraca do gry, ależ się zawziął. No ale teraz, moi drodzy, ci, którzy w tej konkurencji powinni być tak w tirze, nie mieli tej prolongaty, nie mieli tego handicapu, bo byli lżejsi, to w bieganej, nie oszukujmy się, oni mają delikatną przewagę, no ale oczywiście beczki swoje ważą pod 90 kg. Znacie już te pary, znacie obu zawodników, to są liderzy na półmetku, to są reprezentanci Podlasia, to są wasi ludzie. Tym razem, bliżej państwa, reprezentant Białegostoku, lider Marek Czajkowski, duże łapy w górę. A wewnątrz, na tym polu, jak nie teraz depnąć, to kiedy? Z waszą augustowską i Bożą pomocą za chwilę może być liderem. Wasz człowiek, dajcie transparent do góry. Paszko Konrad Paszkiewicz, duże oklaski. Słuchajcie, ja podczas tego startu postaram się mówić minimum i chcę słyszeć dwa imiona. Kto kibicuje Markowi, cały czas ładuje. Marek! Kto kibicuje Konradowi, leci Konrad na maksa po gwizdku. Uwaga! 3, 2, 1, ruszyli! Kruszmo! Pomóżcie jeszcze brawami także, zobaczcie! Ależ to będzie sprinterski pojedynek! Czajkowski 2 metry przewagi, Konrad nie daje! I teraz głośno! Uwaga, czas! Stop! Oh my god! Co tutaj się wydarzyło? Chłopacy biegli jak Usain Bolt na setkę czy na 200. Jakby te Maciej Hirszy uśmiechnął, co tu się dzieje. Nie wiem, czy to duch puszczy z Podlasia, ale to nic nie ważyło dla chłopaków. Dajcie wyniki. Słuchajcie, sprinterskie rekordy. Zacznę od reprezentanta Augustowa, bo mimo tego, że przegrał, jest drugi w tej konkurencji. 17:32 Paszkiewicz. Ale Augustów trzeba oddać reprezentantowi Białegostoku, Bogu co boskie, cesarzowi cesarskiej. Pokażcie, gdzie jest Marek, chodź tutaj. Słuchajcie, 3 sprinty, 3 razy 90 kg, chłop zrobił to w 15:91. Czajkowski tytan! Co wyprawia dziś Marek Czajkowski? 2 zwycięstwa na 4, będzie liderem, odskoczy Paszkiewicz. Będzie drugi, a więc miał rację Oskar, mówiąc mi przed zawodami. Chłopie, dziś w Podlasie będzie piekielnie silne i dziś w Augustowie to oni mogą rozdawać karty, ale przed nami dwie konkurencje. Wracamy za 2 minuty z punktami, z dokładnym podliczeniem. I wtedy na trzecim mistrz Polski Ziółkowski, 19 punktów. Na miejscu drugim, no szykuje się nam tutaj piękna niespodzianka. Konrad Paszkiewicz Augustów, dajcie brawo! Brawa, bo słuchajcie, z tak utytułowanymi zawodnikami niech trzyma się tego drugiego miejsca, niech trzyma się podium i idzie po swoje, ale lider także dzisiaj z Podlasia, 23 punkty, Białostocki, Marek Czajkowski, duże brawa! Przed chwilą, słuchajcie, na zapleczu rozmawialiśmy i także byli zawodnicy mówią, co tu zrobił Marek Czajkowski. Chłopacy mówią, tego się nie dało szybciej, powiedz, po prostu niewiarygodne. Mówili, przeginasz Marek dzisiaj i to nam zapowiada piękną walkę na koniec. Za chwilę martwy ciąg, a więc, moi drodzy, czarna fura będzie czarnym charakterem. Na niej rozegramy konkurencję niezwykle miarodajną. Ja poproszę za chwilę, panowie za chwilę zmierzą tutaj dokładnie ciężar na wadze. Przyglądają się tutaj sędziowie Grzesiu Łaniewski i Krzysztof Radzikowski. Ja zaraz Grzesia poproszę po tym ważeniu, aby nam trochę więcej o tej konkurencji. Najczęściej oczywiście martwy ciąg jest. No i na sztandze, na obciążeniu, zdarza się na autach nawet często, ale na dużo mniejszych osobowych. A więc tutaj zapowiada się jakaś petarda. Nie wiem, który z zawodników będzie w stanie to oderwać, a to trzeba będzie zrobić na ilość powtórzeń. Ale szczegóły za moment. Grzegorz Łaniewski mówi, chłopy, za dużo. Grzesiu, chodź na moment, opowiadaj. Konkurencja numer 5, martwy ciąg, bardzo wymierna, bo sprawdza siłaczy. Ile tutaj naładujemy chłopakom? Nie za dużo na tę jedną z ostatnich konkurencji. Muza w dół.
No tak jak Piotr wcześniej powiedział, konkurencja martwy ciąg. Polega na tym, aby dopasować się, podnieść samochód. W tym momencie mamy 370 kg. Troszeczkę za dużo, planowaliśmy 330, musimy trochę pokombinować, żeby go odciążyć. Także no, zobaczymy, może chłopaki chcą 370 na ilość powtórzeń, tak? Słuchajcie, panowie, pertraktujcie, Grzesiu, zostań jeszcze z nami. 3 tygodnie temu fantastyczny sukces. 3. miejsce na Mistrzostwach Świata do... 3. miejsce na Mistrzostwach Świata do 110 kg. Reprezentowałeś oczywiście Polskę, Podlasie. No ale tam kontuzja, która zabrała ci kilka ważnych startów. Mistrzostwa Polski, no i dzisiejszy start. Jak tam z twoim zdrowiem obecnie? Wracasz jeszcze w tym sezonie, czy już niestety nie da rady? No tak jak Piotr powiedział, 3 tygodnie byłem na Mistrzostwach Świata, zająłem 3. miejsce. Opłaciłem tą kontuzją, urwała mi się długa głowa bicepsa w 50%. Na tą chwilę nie mogę startować, jedyne obciążenie to 2,5 kg na rękę. Jestem w trakcie rehabilitacji, także mogę tylko podwizdać i popatrzeć, jak to właśnie dźwigają. Planuję jeszcze w przyszłym roku coś tam postartować, na ten rok odpuszczam sobie, tak, bo to już jest koniec sezonu. Chyba że dostanę olśnienia i może jeszcze gdzieś tam w grudniu. Słuchajcie, duże brawa. Reprezentant Augustowa, Grzegorz Łaniewski. Też długo wymieniać Grzegorza medale do 105 kg. Był drużynowym mistrzem świata. 2 razy był mistrzem Europy. Był mistrzem Polski w tym roku do 110. 3. na Mistrzostwach Polski i 3. na Mistrzostwach Świata. 2. na Mistrzostwach Polski, sorry. Szymon Polesiński był 3., moja pomyłka. I 3. na Mistrzostwach Świata. No i życzymy zdrowia reprezentantowi Augustowa, żeby jak najszybciej, sztabina Augustowa, aby jak najszybciej wracał, bo to też piekielnie silny. Musimy tutaj muzyczkę trochę dać, Janek, żyjemy tam. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że mamy chyba oprócz wschodnich narodów najsilniejszych zawodników w tej kategorii 105-110. Mamy 3-4 tak piekielnie silnych chłopaków, którzy na zmianę przywożą Mistrzostwa Europy, drużynowe Mistrzostwo Świata, w całą czwórkę zdobywali medale Mistrzostw Świata, więc a oni głównie pochodzą z Podlasia, to jest arcyciekawe. Jest tam z południa też Świebodzina, silny zawodnik, ale cała trójka tych drużynowych Mistrzów Świata to są wasi ludzie tak naprawdę. Wasz Kon, Paszko, wasz Grzesiu Łaniewski, no i wasz białostocki Marek Czajkowski, więc trzeba przyznać, że na Podlasiu rosną chłopy, może nie po 150 kg, ważą po 110, ale za to mają prawdziwą parę w łapach. Duże brawa, za chwilę mała roszada, jeżeli chodzi o obciążenie na martwym ciągu i za moment zaczynamy. Konkurencja numer 5, tak jak mówiłem, 20 minut i wszystko będzie jasne. Kto dzisiaj będzie najlepszy w pojedynku gigantów, w pojedynku prawdziwych mistrzów, w pojedynku najlepszych z, najlepszych z najlepszych prawdziwych mistrzów. Szykują się już, zapraszamy zawodników za chwilę do przetestowania nowego sprzętu, bo ten był tutaj za dużym obciążeniem. Idą już sędziowie i za moment rozpoczynamy. Bój numer 5, DJ Jack. Jeszcze panowie raz zważą. Wszystko się zgadza, więc 60 sekund. Tutaj Józek prosił was w poprzedniej konkurencji, abyście mu pomagali, dopingowali. Tak mówiłem, słuchajcie, każdy dodatkowy okrzyk, każda dodatkowa mobilizacja, kiedy ich tam odcina w trakcie startu, jest niezwykle potrzebna, niezwykle motywująca. Potrafi dokręcić z 1-2 powtórzenia, więc uwaga, przywitajcie go raz jeszcze brawami. Przedostatniej konkurencji wicemistrz Polski Masters Józef Tomaszewski. Duże brawa, zobaczcie, domagasz się tego dopingu. A po gwizdku prośba do wszystkich fotoreporterów. Kłócamy, w górze zostają tylko sędziowie, żebyśmy odsłonili. A więc zostają tylko sędziowie, żeby było dokładnie widać, jak startuje najpierw Józef Tomaszewski, a później Paweł Piskorz. Ostatni podchodzić będzie Marek Czajkowski. Odgwiżdżę mu tam popularny kaczor Krzysiu Radzikowski. Kucnijmy jeszcze Grzesiu także. Prośba do Grzesia Łaniewskiego. O właśnie, żeby państwo z tyłu dobrze widzieli. Przygotowujemy ręce, gardła, wszystko co hałasuje. Dopominał się dobrej wrzawy, więc uwaga, po gwizdku dajcie mu energii, właśnie, dopomina się tego, sektor obok.
ale nie podpieramy się rączkami. Słuchajcie, przyszliśmy dopingować. A więc bądźmy tutaj, tak jak na początku, najpiękniejszą publicznością w Polsce, Augustów. Powiedzieliśmy, a to zróbmy B na trybunach. Uwaga, Tomaszewski, no zróbmy chociaż jedno, dwa powtórzenia z Józkiem. Nie będzie to łatwe, 320 na martwy. Uwaga, zmęczony już piekielnie. Uwaga, ruszył teraz, muzeum w górę, tak wyjdźmy Józkowi temat. Raz, dwa, liczymy głośno. Trzy, ale w rytmuzy także. Mały pit stop, ale ma jeszcze dużo czasu. Dajcie, dajcie, dajcie ręce w górę. Ekstra, o to chodzi, Augustów, tyły także. Proszę bardzo, nawet dyrektoro pięknie nabija brawa. Tak się trzeba walczyć. A Józef ma jeszcze swoje 20 kilka sekund. Zerkniemy na stoper. Grzesiu, pokaż stoper. 20 sekund od tego momentu. Próbuje dalej. Zaliczył. Zaliczył. I uwaga, 15 sekund. No to uwaga. Odliczamy wspólnie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zrobił to! Stalowy Józef z Lublina. Podziękowania, August. A więc pokazał, że martwy ciąg w Lublinie nadal na fantastycznym poziomie. Uwaga, 8 powtórzeń. Stalowy Józek wraca do gry. Ej, mam nadzieję, że to pięknie cieszy. Zapraszamy, Paweł Piskosz przygotowuje się do walki. Kuba Szczechowski, później Maciej Hirsch. A więc zaczął dziś pięknie tegoroczny debiutant Paweł Piskosz. Wygrał pierwszą konkurencję, tir. Potem już zaczęły się problemy. Na razie w okolicy miejsca 5-6, ale traci do podium tylko 2-3 punkty, więc no, ma tu swoich kibiców. Zjednał tutaj taką paczkę młodzieńców. Mam nadzieję, że będziecie pomagać wszyscy. Charakterystyczna broda, jakby miała dodawać samsonowskiej siły. No to zobaczymy, jak w martwym ciągu w 60-sekundowej podróży poradzi sobie reprezentant Warmii. Jest, poprosimy właśnie tutaj o kucnięcie i za chwilę lecimy z tym. Uwaga, jest w gotowości. Uwaga, Augustów. Lewa, prawa i za chwilę petarda jak zawsze. On wie, że musi zacząć odrabiać, bo za chwilę nie będzie kiedy. Ruszy! Głośno, głośno, w rytm muzyki. A rusza Paweł Piskosz. Kolejne zaliczone. Góra, 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 góra. Jeszcze 20 kilka sekund. Augustów, nie odpuszczamy już teraz. 25 sekund zostało, teraz nakręcamy wręcz. Kiedy traci moc, kiedy brakuje energii. Zobaczcie, ile kosztuje go tutaj do siły. 15 sekund do końca. Liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, docisną. No i już tutaj nie zdąży tego powtórzenia, ale brawa za walkę do końca. Ile dokładnie, Krzysztof? Moi drodzy, są współliderami. 8 powtórzeń, Paweł Piskosz! A więc są, gdzie są brawa, Augustów, halo! Są współliderami, 2 i 8 powtórzeń. No to jaka będzie odpowiedź Jakuba Szczechowskiego? Szykuje się Maciej Hirsch, a więc najpierw brązowy medalista Mistrzostw Polski. No dziś nie jest to najlepszy dzień Kuby. Na razie gdzieś tuż za podium. 4., 5. miejsce. A Kuba wie, że to jest ten moment, kiedy trzeba ruszyć. Potem zostaną już tylko kule. Może nie być czasu na odrabianie strat. Ruszył, muza w górę, pomóżcie! 3. najsilniejszy Polak w tym kraju. Ruszył. Dawaj Kuba, góra, góra, góra! Kolejne powtórzenie zaliczone. 8 to jest taki plan minimum, aby nie stracić tego 5. miejsca. Głośno, głośno, Augustów! Macie fajną muzę do napicia. Chłopacy, pokażcie,
jak się nabija w rytm muzy. Jesteście fenomenalni, koniec. Moi drodzy, to nie jest Sopota dla Kuby Szczechowskiego. Trzy powtórzenia, ale odprowadźcie go brawami za walkę. Teraz jak odpocznie, weźmiemy go trochę na przepytki do mikrofonu, bo tam coś się chyba nie zgadza ze zdrowiem, bo widać ten grymas bólu. No i będzie tracił Kuba Szczechowski. Może spać za chwilę nawet na miejsce szóste. No i teraz już zdecydowana czołówka dzisiejszego dźwigania. Maciej Hirsch! Kaszuby ruszył! Muza w górę! Dawaj, dawaj, muza, dalej! Ale pomagamy! Trybuny! Dawaj, Maciej! Idziesz po swoje. Może za chwilę wykorzystać słaby występ Szczechowskiego. A i może jeszcze za chwilę złapie tę pierwszą trójkę. Maciej Hirsch, reprezentant Kartus. No i pięknie Augustów teraz, w drugiej części, kiedy tej pomocy trzeba podwójnie. 25 sekund, panie Macieju. Góra, Maciej. 15 sekund. Chcecie jeszcze raz? To zróbmy to razem z Hirschem. Oj, oj, widać odcięty stop. Odcięty zamroczyło tam, odcięty od tlenu, ile dokładnie tych powtórzeń, niewiarygodne, także 8. Duże brawa, więc mamy trzech współliderów, będą dzielić się punktami, a więc będzie to jeszcze ciekawsze. No i teraz zostało ich tylko trzech, zacznie mistrz Polski dwukrotnie w tym roku, indywidualnej par. Oskar Ziółkowski. Duża prośba do wszystkich fotoreporterów, abyśmy kucnęli. Mareczku, także, abyś trochę odsłonił. Bo jesteśmy tu dość gęsto, tam jest jeszcze operator, żeby państwo widzieli, bo teraz już zaczną się. Bo moi drodzy, tu mistrz Polski wie, że teraz trzeba ruszyć. Ma stratę, dwa punkty do Czajkowskiego, punkt do Konrada i ruszył! Duże brawa, zaczynamy na tym sprzęcie, który mamy dzięki przyjaciołom z Zakładu Kamieniarskiego Mocelewski. Podziękowania dla przyjaciół sponsorów, lecimy! A Oskar Ziółkowski pierwsze 20 sekund nie zaliczył mu jednego powtórzenia. Krzysztof Radzikowski. No drodzy państwo, to jest najsilniejszy Polak. Trzeba mu oddać brawami, nie śpimy. Drodnie panie, piękni panowie, lecimy, lecimy. Oskar wie, że tu musi zrobić kilkanaście razy, jeżeli chce wrócić do walki o zwycięstwo. Zostało ci, Oskar, teraz 20 sekund. Drodzy państwo, Augustów, po raz ostatni dla mistrza Polski. Robimy wrzawę. Ten sektor także i zaliczył? Czy jeszcze wystarczy czasu? 6, 5, 4, nie, Oskar już rezygnuje, nie wystarczyłoby czasu. Ile? Mamy nowego lidera. 11 powtórzeń. Oskar Ziółkowski, duże brawa, podziękujcie. Reprezentant świecia. Pogratulował mu Marek Czajkowski. Czy to jest wynik, do którego są w stanie zbliżyć się wojownicy z Podlasia? Pierwszy, ten, którego 60 sekund, niech tu będzie prawdziwą wrzawą i te 60 sekund to niech będzie wasz hołd dla Konrada, który reprezentuje Augustów i na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Świata, jest drużynowym mistrzem świata do 105 kg. No to powitajcie brawami, Augustów, Konrad Paszkiewicz, dużo oklaski. Wicemistrz świata Arnold ruszył do 105 kg głośno. Lecimy z kąciem, zaliczone. Dawaj Paszko, dawaj, transparent w górę. Dawaj Paszko, Augustów jest z tobą. Drodzy państwo, wasz reprezentant, jeżeli będzie miał 11, utrzyma wicemistrza. Minimum 11, trzeba to nabić. Głośniej, 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 głośniej. Pół minuty jeszcze! Konrad! 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 Walcz do końca! 20 sekund! Nie opuszczajcie!
się, teraz was potrzebuję jak nigdy. Szybujcie po mistrzach. 10. Ależ totalnie już odcięty od prądu. Ile powtórzeń, zobaczcie jak walczy. Tutaj kumple gratulują, przyjaciele, kibice. Tyle samo co mistrz Polski, 11! A więc utrzyma miejsce drugie, na pewno, a może zaatakuje pierwsze. Wszystko zależy, co zrobi białostocki wojownik. Prośba do DJ-a od Marka, żeby coś energetycznego znalazł, to co lubi. Marek ma kilka swoich ulubionych kawałków, które go nakręcą. 60 sekund mocy. Jeżeli zrobi 11, zostaje liderem. Jeżeli zrobi 10, może na tego lidera skoczy Konrad Paszkiewicz. Jeżeli zrobi 12, ucieka Marek Czajkowski przed ostatnią konkurencją i będzie samotnym liderem już ze sporą przewagą. Z pewnością tak jest. Już powoli nakręcaj, nakręcaj, Janek. Tutaj prośba od Marka muzycznie. Już dawaj, dawaj, trochę coraz głośniej. A więc za chwilę. Na pewno na Podlasiu zostanie pozycja lidera. Ale czy to będzie podwójna pozycja? Czy Czajkowski pierwszy, czy Paszkiewicz drugi? Jak to za chwilę się zamieni? Czy w ogóle będzie rotacja? Uwaga, ruszył! Pomóżcie, Piłysto! Augustów, reprezentant Podlasia, ruszył po swoje. Hurra, Marek! Jeżeli dobrze liczę, 4, 5, tak? 6. Głośno, 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 ale Augustów, to trzeba pomóc, rytmusy! A jeszcze sporo czasu, jest jeszcze rezerwa. Tylko czy wystarczy mocy? Uwaga, 28 sekund. Dawaj, Marek! 11 już ma i ma 20 sekund. Marek, Marek! Nie ma mocnych dzisiaj stop. Nie ma mocnych, miał jeszcze 15 sekund rezerwy. I tę konkurencję, kolejną, trzecią, dziś prawdziwy podlaski detronizator. Pokaż się na środku, panie Marku. Marek Czajkowski, wielkie brawa, kolejny komplet. I przed ostatnim bojem wygląda na to, że będzie samotnym liderem ze sporą przewagą. A prawdopodobnie drugi nadal zostanie Konrad Paszkiewicz. I zostańcie z nami, kwadrans, wszystko będzie wyjaśnione. Podlaskie dwa pierwsze miejsca, prawdopodobnie trzeci będzie mistrz Polski Oskar Ziółkowski. Damy spokojnie sędziom na przeliczenie trochę czasu. Wracamy do państwa za dwie minuty z pozycją tych, którzy mieli najmniej punktów we wszystkich konkurencjach i będziemy szli tym samym do lidera. Zacznie nasz stalowy Józek Tomaszewski, ma 6 punktów. Później Paweł Piskorz, wasz idol, 16, ale traci niewiele. Może Paweł może spokojnie jeszcze powalczyć o 2-3 lokaty więcej. Szczechowski, Kuba, na razie na miejscu 5, 17 punktów. Na 4 Maciej Hirsch, punktów 19. Idziemy dalej, pierwsza trójka, 24,5, a więc oni już prawdopodobnie między sobą powalczą o medale i tą pierwszą trójkę już chyba nikt nie złapie. 24,5 Oskar Ziółkowski, 26,5, dwa aż punkty więcej Konrad Paszkiewicz i aż 30 punktów Marek Czajkowski, więc pomiędzy tą trójką rozegra się zwycięstwo w pojedynku najlepszy z najlepszych. Przypominam raz jeszcze, że dziś na augustowskim rynku spotykają się zwycięzcy, medaliści, najlepsi zawodnicy, oprócz tych kontuzjowanych, którzy wygrywali i zdobywali najważniejsze laury w 4 sierpniowych finałach Mistrzostw Polski. Są najlepsi z Mistrzostw Polski Open, najlepsi z Mistrzostw Polski do 110 kg, najlepsi z Mistrzostw Polski par i najlepszy, właściwie wicemistrz, Mistrzostw Polski Masters, czyli dżentelmenów powyżej 40 roku życia. I jego jako pierwszego zaprosimy. Startują Tomaszewski, przygotowywać się będzie Piskorz i Szczechowski. Ring, kule. Bardzo niewdzięczna dla zawodników technicznie konkurencja. Będą zaczynać od kulki, która teoretycznie waży najmniej 120-125 kg, ale za to trzeba ją zamontować na najwyższą platformę. Potem idą w prawo, mają kulę
o 10 kg większą, platforma jest niższa. Potem 140, ale w pewnym momencie ostatnia kula pójdzie o 20 kg w górę. No i ma około 180 kg, niby najniżej, ale będzie już zawodnik piekielnie zmęczony, tradycyjnie. Kto zrobi to najszybciej, wygrywa bój numer 6 i prawdopodobnie wygrywa całe zawody. Oczywiście niektórym zawodnikom pewnie nie uda się już dojść do końca. Walczą tu prawie 3 słoneczne godziny, więc będziemy liczyć międzyczasy na kulach. Za minutę prośba do sędziów, aby przekazali zawodnikom, oni się przebierają tutaj w budynku do tej konkurencji, szykują sobie przedramiona tutaj specjalnie, oczywiście klejem, aby te kule było w ogóle w stanie ruszyć. Więc prośba o przekazanie, że szykuje się Tomaszewski, zapraszamy Pisko Szczechowski. A raz jeszcze duże ukłony dla organizatorów za zaproszenie, miasto Augustów z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem. A także tutaj zastępcą Filipem Chodkiewiczem, także ukłony dla pana skarbnika Sławomir Sieczkowski, pan Michał Kotarski, który także tutaj dołożył mnóstwo organizacyjnych starań. Podziękowania dla Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, dla całej ekipy z dyrektorem Pawłem Głowackim. Jest z nami augustowskie, są z nami augustowskie placówki i kultury, oczywiście agencja Strongman, agencja Harlem. Ukłony i podziękowania dla przyjaciół, sponsorów, przyjaciel polskiego dźwigania, polskich siłaczy, Skup Bydła, milanowscy są z nami i będą prezenty od Real Farm, dieta od Brokuła, Euroland, Romanowski z Smartliner, podziękowania sklep odzieżowy Ego, firma Camtrans, a także zakład kamieniarski Modzelewski, pizzeria Margherita i zajazd Viva. Duże podziękowania, my po raz ostatni wywołamy brawami ten, który kocha publiczność i którego dzisiaj publiczność pokochała, mimo tego, że dosłownie za kilka miesięcy będzie miał 20-lecie występów sportowych, mimo że 95% jego kolegów jest już na sportowej emeryturze. To charakter prawdziwego wojownika, lubelskiego wojownika, nie pozwala mu kończyć karierę, a w tym roku jeszcze pozwoli mu zdobyć jeden z największych tytułów w jego karierze. Wicemistrz Polski Peseli powyżej 40 roku życia, wicemistrz Polski Masters po raz ostatni w Augustowie przed państwem, stalowy Józef Tomaszewski, Lublin. Przywitajcie go brawami. Przygotowuje się do startu Paweł Pisko-Żąsztyn. No to zobaczymy, wieloma kulkami przywita, gorącymi kulami przywita się Józef Tomaszewski. Trzymajcie kciuki po gwizdku. Słuchajcie, umówmy się, to jest ostatni start totalnie. To potrwa może 20-30 sekund po gwizdku. Wszyscy nakręcamy. Jak będzie gwizdek, jak pójdzie muzyka w górze, przesympatyczny wojownik. Dajcie mu praw trochę, oczywiście. Ale potem, żeby już na kamerze było słychać tylko augustowską publiczność. Uwaga! Radzik gotów? Józef gotów? Teraz! Głośno! Głośniej! Dawaj, Józef, góra! Ależ ta kula tutaj nie skorra. Mówiłem, jest najlżejsza, ale za to pułap jest najwyższy. Drodzy państwo, o co prosiłem? Pomóżcie stalowemu Józefowi, dziękujemy, ten sektor, ale tamci także, nie śpimy. On robi to już dla państwa, nie musiałby tu wychodzić, ale chyba ten pułap będzie dzisiaj, będzie za wysoki. Jak to zrobić? Drodzy państwo, ostatni raz. Józef! Za walkę, zabrakło tam trochę centymetrów, nie siły, jak widzieliście, ale brawa za występ w Augustowie, brawa, Józef Tomaszewski, Lublin, dzięki za piękny występ, dzięki za pojedynek, a my zapraszamy tego, który na razie na miejscu szóstym, ale mówiłem, z realnymi szansami, nawet na czwarte, debiutant tegoroczny, 16 punktów do tej pory, reprezentant Warmii, reprezentant Olsztyna, Paweł Piskosz, powitajcie po raz ostatni, Augustów.
mistrzostwach Polski par w Białymstoku miał tę samą konkurencję. Na końcu, nie, tam była przerzucanie kuli, ale parak. Partner był po drugiej stronie poprzeczki, więc tu jest troszeczkę inna sytuacja. Pięć kul. Przyszykujcie teraz moc, głośno, ruszamy! Dawać chłopacy, jesteście tutaj najlepszymi powiernikami na Trybunał Pawła. Lecimy! Krzysztof Radzikowski, ale brawo, na pewno jest liderem. Duże brawa, Paweł Piskosz, trzy kule zaliczone. No to wszystko zależy od tego, co zrobią rywale. Pierwszy Szczechowski, później Hirsch. A więc zaliczyliśmy map do Kuby Szczechowskiego. Punkt chyba straty, tak? Krzysiu, punkt. Punkt do Szczechowskiego i trzy do Hirscha miał Paweł Piskosz, więc Kuba, aby utrzymać piątą lokatę, musi zrobić trzy kule. A jeżeli Kuba chce zaatakować jeszcze miejsce czwarte, no to musi zrobić kuli zdecydowanie więcej. Ale mówiłem, że dzisiaj coś tam nie do końca. Kiwa głową, nie do końca się zgadza. Kuba, masz chwilę, czy chcesz się skupić? Poprosimy muzyczkę w dół. Tam widziałem grymas bólu, coś z kontuzjami, coś nie do końca dzisiaj gra w Augustowie. Nie no, wydaje mi się bardziej, że to trochę bardzo wyrównany poziom, przede wszystkim w Jolku czy w tych kekach bardzo małe różnice. Powiem też, że zrobiłem chyba lepszy wynik w handlach niż na mistrzostwach Polski, a był to trzeci wynik dopiero. No a niestety w martwym ciągu, no w tym roku nie jestem przygotowany na takie ciężary, ale nie gadajmy o urazach, bo nikt nie chce posłuchać. Przyjechaliśmy tutaj rywalizować, także kibicujcie do końca. To jest wojownik! Tematów zastępczych, nie ma tłumaczenia się, ale rzeczywiście miał rację Kuba, że słuchajcie, wyniki tutaj były nawet właśnie w handlu lepsze niż na samych mistrzostwach Polski. To pokazuje, jaki tu dzisiaj jest poziom. Brązowy medalista mistrzostw Polski dzisiaj na miejscu piątym, ale szanse na czwarte, spokojnie. Ruszył, muza w górę, Janek, żyjemy tam. Dawaj, 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 Kubusz. Zaliczone, ale głośno, Augustów. Proszę was, ostatni raz o pomoc. On spokojnie może zamknąć cały ring, jeżeli wystarczy mu czasu. No i teraz zaliczy trzecią, to jest już na pewno piąty. Uwaga, jest piąty i teraz dajcie mocy, a może jeszcze jedno. Spróbował na ten ring zamontować Kuba Szczechowski. Dawaj Kuba! Jest jeszcze trochę czasu z pewnością i teraz w rytmuzy, uwaga, lecimy! Pięknie, ależ tu jest super augustowski bing. Jesteście fenomenalni, ten sektor także, piękna damo, przystojny dżentelmenie. Zaliczył! 180 kg, dawaj muzy, muzy, dawaj jadę! No to uwaga, wszystkie ręce w Augustowie! Czy zamknie ring? Oj, zamroczyło, zamroczyło, odcięło. A widać, jak się schylił. Gdzieś tam nogi się ugięły, ale na pewno będzie piąty. Kto wie, czy nie zaatakuje miejsca czwartego. Z pewnością na ten czas jest liderem. Podziękujcie za dzisiejsze zawody. Jakub Szczechowski, brązowy medalista mistrzostw Polski. No to będą musieli czekać teraz, co zrobi Maciej Hirsch. Maciej, małe szanse już na podium, właściwie matematyczne. Zaraz zerknę, jaka tam jest różnica do Oscara.
to jest 5,5 punktu, a więc może, jakby Maciej wygrał tę konkurencję, a Oskar był przedostatni albo ostatni, no ale to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Myślę, że dla Macieja bardzo ważne zadanie, żeby obronić to czwarte miejsce przed Kubą Strzechowskim. Kuba zrobił 4 kule, czas był całkiem niezły, zwłaszcza do kuli numer 3, więc musi zamontować 4, aby pozostał na czwartym. Musi zrobić cały ring w dobrym czasie, aby myśleć o tym, czy dzisiaj podium jest jeszcze w jego zasięgu. Przywitajcie po raz ostatni wielkimi brawami. Kaszewy to zawsze byli piekielni wojownicy. Reprezentant Kartuz, Maciej Hirsch. Duże brawa, witamy. Olbrzyma z Kaszewy. W tym roku 3. miejsce na Mistrzostwach Polski par. 5. indywidualnie. Ale skupiony, wierzę, w tym pojedynku. 4. spokojnie, a 3. może przy dobrym występie. Ruszy, muza w górę, lecimy, to jest ten moment. Głośno, Augustyn, po nas ostatni. Pięknie. I zobaczcie, będzie szedł na najlepszy wynik, z pewnością. Ma tutaj centymetry wzrost po swojej stronie. Brawo! 3. i teraz odpalamy trybuny. Uwaga, lecimy. Maciej Hirsch, już 4. i teraz, czy zaatakuje? 180, potrzebuje mocy. Łapy. Aj, szkoda, zabrakło centymetrów. Chyba trochę za daleko od ringu podszedł. Wiedział, że już nie dorzuci tej kuli. Szans i sił na kolejne dźwignięcie by nie było, ale prawdopodobnie 4. zawodnik w pojedynku gigantów. Maciej Hirsch, podziękujcie mu brawami za walkę. No i dzisiejsze zawody nazywają się najlepsze, najlepsi z najlepszych. No i teraz, a propos, ci najlepsi prezentują się przed Państwem. 3 zawodników, którzy jako jedyni już mają tutaj szansę, papiery na medale najważniejszego pojedynku na finał sezonu 2021. Pierwszy zaczynać będzie mistrz Polski, 3. w klasyfikacji generalnej, później Augustowski, Konrad Paszkiewicz, a jako ostatni lider białostocki Marek Czajkowski. Co zrobi Oskar? On lubi ring, on jest wysoki, kule. To jest jedna z jego ulubionych konkurencji, no ale ma stratę do Konrada. Ile? 1,5 punktu? 2 punkty. Do Marka 5,5. No musiałby tutaj być cud, aby wygrał dziś Żółkowski, ale drugie miejsce spokojnie jest w jego zasięgu. Musi oczywiście jeszcze odeprzeć atak Macieja Hirscha, więc 2-3 kule musi zaliczyć, aby zostać na 3. Całość w bardzo dobrym czasie, aby powalczyć o miejsce 2. Pierwsze to już tylko matematyka. Moi drodzy, po raz ostatni powitajmy na Podlasiu najsilniejszy Polak, Oskar Żółkowski, ruszy! Głośno! Po raz ostatni Augustów, podziękujcie mu za walkę. Zobaczcie, jaka to będzie petarda. I tradycyjnie w rytm muzyki. Pokazała, że trzeba iść do końca i w końcu zerknął na sędziego, kiwnął głową. Najważniejsze, czas, bo mamy komplet. 24:44. Brawa i zapamiętajcie, bo jeżeli Paszkiewicz i Marek Czajkowski dadzą radę zamontować wszystkie kule, to czas będzie decydujący. O, niełatwa teraz przeprawa dla Paszko. No, miał 2 punkty przewagi, musiałby zrobić, aby utrzymać drugie miejsce, 5 kul i to w niezłym czasie. 4 mogą nie wystarczyć. Oczywiście wszystko zależy, co potem zrobi Czajkowski, bo on może mieć między nimi, ale tu nie ma żartów, nie ma co kalkulować. Paszko tak pięknie powalczył, że życzymy mu, żeby do końca pokazał tutaj nadludzką siłę. Jest u siebie, mówiliśmy, że
nie tylko to reprezentant gospodarzy, ale śmialiśmy się, że jakby skoczył na obiad pomiędzy drugą i trzecią konkurencją tutaj do domu, to wróciłby spokojnie na czas przed kolejnym bojem, przed państwem. Wicelider dzisiaj fantastycznie prezentujący się na swoim augustowskim rynku. Uwaga Augusto, przed wami Konrad Paszkiewicz! A więc, abym nie musiał tutaj, słuchajcie, podczas tego boju dużo tłumaczyć, to pięć kul zapewnia mu, prawdopodobnie zapewnia mu miejsce drugie. Może nawet powalczyć o pierwsze. Cztery kule, tu będzie już więcej tych matematycznych tematów do obliczenia. On wie, że musi ten ring zamknąć, a jeszcze jeżeli zamknie go w czasie podobnym do Mistrza Polski, to dziś będzie najszczęśliwszym, mimo że Marek Czajkowski jest liderem, to w Augustowie nie będzie szczęśliwszego człowieka. Uwaga Augustów, wasz człowiek rusza po medal! Czy srebrny, czy złoty, czy brązowy? To zależy także od was. Ruszmy, petarda, lecimy z tych. Konrad Paszkiewicz. Dwie zaliczone. Uwaga, trzecia. Głośniej, głośniej! Są problemy, ale dobrze, dobrze, dajcie energię, jak są problemy, to trzeba pomóc! Konrad, Konrad, Konrad! Pomóżcie, bo zaczynają się naprawdę schody! Czas ucieka! Augusto, wszystkie ręce na pokład! Dajesz Paszko, spróbuj jeszcze raz! Drodzy Państwo! Ależ niewiarygodna sytuacja! Nie może odjąć tej kuli, ależ zły! Stop! Ależ zły, kilka męskich słów pod nosem, nie mógł objąć tej kuli. Widać było, że się po prostu uciekała z tego lewego objęcia. Grzesiu Łaniewski kiwa też głową. Brawa za walkę, brawa za pojedynek do końca, ale widzieliście, jaki zły na siebie jest Konrad Paszkiewicz. Tak patrzy, porównuje, czy wszyscy mieli równe szanse. Jednak tak, no to drodzy Państwo, zostanie nam ta matematyka. Trzeba będzie to poobliczać. Ale nie ukrywajmy, nie wygląda to w tym momencie przynajmniej na miejsce pierwsze i drugie za dobrze, ale to i tak dzisiaj piękny pojedynek Konrada. No, w takim zestawieniu mistrzów Polski drugie miejsce na razie jeszcze cały czas aktualne, to i tak jest fantastyczny wynik. No i teraz, drodzy Państwo, 3 godziny zabawy czy więcej, za chwilę zerknę tutaj na zegar. Tak jest, 3 godziny walki i został nam tylko 20-30-sekundowy pojedynek. Lider po 5 konkurencjach, zdecydowany faworyt, z bardzo dużą przewagą nad Oskarem Ziółkowskim, który jako jedyny zamknął ten ring. On wie, że 4 kule prawdopodobnie dadzą mu dzisiaj zwycięstwo w pojedynku najlepsi z najlepszym, w pojedynku mistrzów Polski w różnych kategoriach. Prawdopodobnie nie jest już w stanie przegrać z Konradem Paszkiewiczem. No wrzuciłby 2 kule i to wystarczy, a to jest spokojnie w jego zasięgu, chociaż ci, którzy byli na Mistrzostwach Europy 2 lata temu w Białymstoku, Marek Czajkowski tam rozdawał karty, kule były ostatnie, był upał, miał taką przewagę, że musiał wrzucić tylko 2-3 kule i było mistrzostwo, ale uwierzcie, po pierwszej kuli złapał go skurcz jednej nogi, więc podszedł do drugiej, nagle złapał go skurcz drugiej nogi, przewrócił się, bo nie było co go utrzymać, wszyscy złapali się za głowę i z Mistrzostwa Europy robił się problem, ale uwierzcie, że ten facet wstał, nie wiadomo jak, z 2 skurczami, wrzucił te kule, przewrócił się prawie omdlał i zdobył Mistrzostwa Europy. Sport jest nieobliczalny, więc zostawmy te sekundy. Uwaga, Marek Czajkowski, duże brawa, muza w górę! I teraz ostatni zawodnik, więc czy będzie dziś mistrzem? Ruszy! Ilonka, Iwonka, pomóżcie tutaj Marasowi! Ale oni
Słuchajcie, pozwól! Mówiłem, sport jest nieobliczalny! Co tutaj się dzieje? Musiał poprawić Czajkowski, ale Augustów, ostatni zawodnik!